Dzień dobry, witam wszystkich Państwa bardzo serdecznie. Na kolejnym webinarze proszę o potwierdzenie, czy wszystko w porządku z dźwiękiem, z obrazem. Kłaniam się nisko z tej strony, standardowo Marcin Podlacki, bo najpewniej jeszcze wiele osób tutaj na czacie, no, z wieloma osobami gdzieś tam słyszałem się jeszcze przed, no, dosłownie chwilą, bo o 17 kończyliśmy nasz dzisiejszy program z podsumowaniem sesji na giełdzie, ale być może są też osoby, które gdzieś tam przypadkiem trafiły na nasze programy giełdowe, zobaczyły, że jest webinar i na ten webinar się zapisały. Ja przypomnę tylko, że jest to webinar z takim pewnego rodzaju podsumowaniem zakończonego podczas dzisiejszej sesji kolejnego miesiąca na Giełdzie Papierów Wartościowych. Chodzi oczywiście o miesiąc maj. No i co ciekawe, tutaj znane powiedzenie o tym, żeby sprzedawać swoje aktywa na miesiąc maj, gdzieś tam wyjeżdżać, wychodzić i przestawać jakby inwestować w tym miesiącu. No a ten rok był pewnego rodzaju wyjątkiem, był wyjątkowy, bo no, może poza polskim indeksem, już gdyby komentować sytuację zewnętrzną, ta sytuacja nie wyglądała jakoś bardzo rewelacyjnie, ale jednak obserwowaliśmy te wzrosty na głównych europejskich, światowych indeksach. Natomiast to, co wydarzyło się na naszej polskiej giełdzie, na WIG20 i na pozostałych polskich indeksach, na pewno gdzieś tam nastraja nas, no, pewnego rodzaju optymizmem przed spojrzeniem na przyszłość. Tylko pytanie właśnie, czy ten świetny maj, kiedy to WIG20 zyskał blisko 10%, nie będzie takim ostatnim miesiącem teraz w krótkim terminie wzrostowym i czy nie przyjdzie jakaś większa korekta na naszej polskiej giełdzie. No zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Natomiast powoli możemy rozpoczynać. Bardzo dziękuję za wszystkie komentarze, potwierdzenie, że mamy wszystko w porządku z dźwiękiem, z obrazem. Witam. Może przeczytam osoby, które pisały na czacie. Witam Normana, Sławomira, Hodora, Grzegorza, Joannę, Paula, Waldka, Karola, Sebastiana, Karola kolejnego, panią Magdalenę, pana Rafała, pana Grzegorza kolejnego. Dziękuję za wszystkie wiadomości. I jeszcze tylko jakby dopowiem, bo być może ktoś z Państwa nie będzie mógł tutaj zostać do samego końca. Nie wiem, czy to będzie dziś godzina, czy półtorej godziny. Zobaczymy, jak się wyrobimy z czasem. Natomiast oczywiście nagranie z tego webinaru będzie dla wszystkich osób zapisanych dostępne w formie takiej VOD. Będzie można sobie kliknąć, wejść na kanał na transmisję niepubliczną na YouTube i oczywiście w wolnej chwili będzie można sobie obejrzeć, czy to końcówkę nagrania, jeżeli ktoś z Państwa wyjdzie wcześniej, lub ewentualnie nawet całe nagranie. Nie ma z tym zupełnie żadnego problemu. Tutaj Hodor wspomina ostatni webinar. No, godzina 45 chyba było ostatnio, a nie 2 godziny. Zobaczymy, jak się dziś uwiniemy z czasem. Widzę, że jeszcze kolejni widzowie dochodzą, więc informacyjnie jeszcze nie rozpoczęliśmy, w zasadzie poza taką luźną rozmową, jeszcze nie przeszliśmy do konkretów, ale myślę, że to jest dobry czas, aby jeszcze odczytać tę informację, którą zawsze widzicie Państwo przed i po moich programach giełdowych. Prezentowane treści mają wyłącznie charakter informacyjny i prezentują opinie własne autorów. Treści te sporządzone zostały rzetelnie, z należytą starannością i nie stanowią podstawy do podejmowania decyzji inwestycyjnych, porady inwestycyjnej ani badań inwestycyjnych w rozumieniu artykułu 36 rozporządzenia delegowanego Komisji Unii Europejskiej. No i jeszcze myślę, że mogę przeczytać końcówkę. Informujemy, że inwestowanie na rynkach finansowych może wiązać się z istotnym poziomem ryzyka i wystąpienia znacznych strat zainwestowanych środków finansowych. Ze szczególną rozwagą należy traktować instrumenty finansowe oparte na depozycie zabezpieczającym. Należy mieć również na uwadze, że historyczne wyniki nie stanowią gwarancji, że przyszłe rezultaty będą podobne. To ostatnie zdanie można by komentować, no, na wiele sposobów, bo na pewno są wśród nas, no może nie na pewno, ale myślę, że jest taka szansa, że są wśród nas osoby, które pewnie zaczęły swoją przygodę dopiero z Giełdą Papierów Wartościowych w roku 2020, podczas tych bardzo dynamicznych ruchów, które, no, zostały zapoczątkowane mniej więcej w marcu, kiedy wybuchła polska światowa pandemia koronawirusa i gdzieś tam ta zmienność na rynkach zdecydowanie się pojawiła i ta do tej pory uważana pewnie przez wielu nudna giełda stała się bardzo interesująca i stała się miejscem, gdzie rzeczywiście również osoby szukające
miejsce pewnego rodzaju, nie wiem, jakiejś dozy adrenaliny, większego ryzyka, które oczywiście może wypłacić jakąś większą stopę zwrotu, bo to też jakby w parze z ryzykiem idzie oczywiście szansa na większy potencjalny zarobek, ale i większą potencjalną stratę, gdzieś te osoby dopiero zainteresowały się giełdą, natomiast no już ta zmienność, można powiedzieć, że za nami, wracamy na właściwe tory, no przynajmniej na ten moment wydaje się, że również pandemia koronawirusa została gdzieś tam odsunięta na drugi tor i wydaje się, że wszystko wraca do normy. Tutaj kilka słów jeszcze o mnie, jeżeli ktoś chciałby się zapoznać, jakieś podstawowe informacje o moim doświadczeniu, o jakiejś takiej bazie, którą gdzieś tam, jeżeli chodzi o same umiejętności analityczne, bo jeżeli chodzi o bazę giełdową, no to jeszcze w zasadzie przed studiami gdzieś tam już tę wiedzę gdzieś tam czerpałem garściami, można tak powiedzieć, od zawsze, od kiedy tylko miałem pierwszą styczność, pamiętam jeszcze telegazeta w telewizji w domu, no to już wtedy gdzieś tam byłem bardzo tym wszystkim zainteresowany i starałem się pogłębiać swoją wiedzę, natomiast uważam, że gdzieś tam w tej mojej przygodzie z giełdą bardzo kluczowe, bardzo istotne są te umiejętności analityczne, które gdzieś tam podczas studiów i późniejszej pracy gdzieś tam udało mi się nabyć. I przy okazji tutaj od razu na tym właśnie slajdzie widnieje mój adres kontaktowy, mój adres mailowy marcin.podlacki@comparik.pl. Gdyby ktoś z Państwa miał jakieś właśnie pytania, wątpliwości, to proszę o informację. Dziś podczas programu widziałem po programie już, podczas naszego programu giełdowego widziałem na czacie, ktoś z Państwa, już nie pamiętam zupełnie kto, zadał właśnie pytanie, na jaki adres można się kontaktować w celu zadania pytań lub sugestii dotyczącej potencjalnej zmiany, jakiejś nieznacznej zmiany w formule tych naszych webinarów. Być może ten ktoś jest tutaj z nami, proszę o informację, proszę o napisanie, natomiast oczywiście jeszcze zostawiam tutaj wszystkich widzów z taką informacją, że jeżeli są jakieś rzeczy, które byłyby jeszcze, byłoby dobrze je poruszać podczas tych naszych webinarów podsumowujących konkretny miesiąc na giełdzie, proszę oczywiście o informację, będę starał się to wprowadzić, tak żeby po prostu wszystkie informacje, które tutaj pokazuję, były jak najbardziej też dla Państwa zrozumiałe, ale przede wszystkim też użyteczne. Tak, tak, tutaj Pan Tomasz pisze, że w oknie AV jest ciemność, będzie ciemność, bo tak już ustaliliśmy, że podczas tych webinarów dla mnie to też jest pewien troszeczkę większy komfort pracy, kiedy no już mogę gdzieś tam w luźnym ubraniu, niekoniecznie tak wszystko musi być no, dobrze przygotowane z oświetleniem, z ustawieniem kamery, jak podczas naszych programów codziennych giełdowych, ale to nie jest najważniejsze, jeżeli ktoś chce się ze mną zobaczyć wirtualnie, oczywiście, to oczywiście zapraszam na nasze programy giełdowe codziennie o godzinie 8.45, 16.45, no i jeszcze od czasu do czasu, czasem kilka razy dziennie, też różnie to bywa, pojawiają się jakieś materiały dodatkowe, wywiady, czaty inwestorskie i inne. Jeżeli chodzi o agendę dzisiejszego spotkania, no to oczywiście rozpoczniemy od gwiazd z giełdy papierów wartościowych z poprzedniego miesiąca, później po gwiazdach z parkietu głównego przejdziemy do trzech spółek, które wytypowałem jako gwiazdy z parkietu New Connect, a następnie przejdziemy do tej części, na którą myślę, że też część osób czeka. Oczywiście chodzi o chodzi oczywiście o pytania i odpowiedzi, pytania, które możecie Państwo tutaj na czacie na żywo zadawać, a ja będę starał się, no mam nadzieję, że żadnego pytania nie pominę i będę chciał dla Państwa wszystko przeanalizować. Natomiast przechodząc już do kolejnego slajdu, tutaj dorzuciłem taki jeden slajd, którego wcześniej nie było, żeby też jakby poglądowo spojrzeć na poprzedni miesiąc. Tutaj co prawda nie skupiłem się na całej naszej giełdzie papierów wartościowych, ale skupiłem się na naszym głównym indeksie giełdowym, oczywiście na WIG-20, zestawiłem go z głównymi indeksami, takimi jak S&P 500, amerykański indeks, DAX, niemiecki indeks oraz indeks Nikkei, indeks japoński, azjatycki. No i zanim przejdę do stopy zwrotu, od razu jeszcze jedno pytanie, którego wcześniej nie zadałem, czy widzicie Państwo mój kursor, bo to mi też sporo powie, bo niektóre rzeczy będę chciał pokazywać na wykresie, właśnie tak jak to robię teraz. Okej, mam potwierdzenie, że widać, bo wiem, że podczas jednego z pierwszych webinarów był z tym problem. Dobrze, jeżeli chodzi już o sam WIG-20 na tle innych bardzo istotnych indeksów, jeżeli chodzi o no, sytuację gospodarczą, o postawę właśnie giełd na całym świecie, nasz polski indeks, nie pamiętam takiego miesiąca, kiedy z tak dużą przewagą gdzieś tam, jeżeli chodzi o zestawienie wzrostów, bo jeżeli chodzi o przewagę w zestawieniu spadków, takie miesiące bywały, ale tak dobrego miesiąca w porównaniu z czy to niemieckim, czy amerykańskim, czy azjatyckim indeksem, no nie pamiętam, prawdę powiedziawszy. Zresztą widać to po
stopie zwrotu. Co prawda tutaj na wykresie mamy uwzględniony także jeszcze dzisiejszy dzień, no bo już nie miałem jakby możliwości cofnięcia się o jeden dzień, zarówno jeżeli chodzi o początek rysowania wykresu, jak i koniec. Natomiast no, dziś podczas sesji wiele się nie wydarzyło, więc to jakby specjalnie nam nie zaburzy obrazu. Natomiast no widać 9% wzrostu na WIG-u 20, taka stopa wzrostu jak najbardziej robi wrażenie, a dodatkowo pamiętajmy, że to nie było tak, że WIG-20 był po jakiejś dużej przecenie, jak miało to miejsce choćby, nie wiem, w drugiej połowie marca ubiegłego roku, po wybuchu właśnie pandemii koronawirusa w Polsce, na świecie, kiedy to rzeczywiście byliśmy po ponad nawet 40% spadkach na WIG-20, wtedy taka stopa wzrostu jak najbardziej byłaby możliwa i to nawet nie w interwale miesięcznym, ale w interwale tygodniowym, no może dziennym, gdzieś tam jakaś pojedyncza sesja na plus 9 mogłaby być zakończona, takie na dwucyfrowym spadku oczywiście miały miejsce, natomiast no, biorąc pod uwagę postawę pozostałych indeksów, tutaj rzeczywiście jak najbardziej WIG 20 może się popisać dobrą postawą. No i teraz pojawia się pytanie, czy miesiąc kwiecień przyniesie pewnego rodzaju bilansowanie, pewnego rodzaju równoważenie tych zmian kursowych, które może się odbywać dwojako, albo poprzez lepszą postawę indeksów zagranicznych i słabszą postawę WIG 20, albo poprzez, no jakby, mówię tutaj o jakby dynamicznym wzroście indeksów zagranicznych, a i załóżmy spadku lub stagnacji na naszej polskiej giełdzie, ewentualnie może to być tak, że właśnie WIG 20 będzie w bardzo dynamicznej korekcie, może to być nawet 5-10% spadek, wcale bym się szczerze mówiąc nie zdziwił przy lepszej postawie indeksów zagranicznych. W tym miesiącu rzeczywiście nasz WIG 20 bardzo mocno oderwał się od konsolidujących, powiedziałbym, indeksów jak S&P 500 choćby, czy niemiecki DAX, z tym, że no też pamiętajmy o fakcie, że szczyt historyczny dla naszego WIG-u 20 to, jeżeli dobrze pamiętam, okolice 3600 punktów, a obecnie mamy poziom 2230 powiedzmy, natomiast oczywiście te indeksy zagraniczne są w tej chwili na historycznych szczytach i to też nie jest tak, że dogoniliśmy na S&P 500, załóżmy historyczny szczyt sprzed 5-7 lat i jesteśmy na tym właśnie poziomie, tylko ten szczyt został dogoniony już kilka miesięcy temu, a w tej chwili już S&P 500, załóżmy, jeżeli analizujemy ten indeks, oderwał się od tego szczytu o kolejne no blisko 20%. Przechodzimy do gwiazd. Tutaj, bo powiedziałem gwiazd, ale oczywiście chodzi o te spółki, które dały najsolidniej zarobić z parkietu głównego GPW. No oczywiście to nie są spółki wybrane po kolei, dosłownie z zestawienia, tylko ja wybrałem te ciekawsze, które, no można powiedzieć, że też te wzrosty były, no bo o wzrostach będziemy mówić, były poparte również odpowiednim wolumenem, czyli oczywiście obrotem na walorach. Tutaj pan Jurek, pan Jerzy pyta, czy mamy głos, czy macie państwo w zasadzie głos? Widzę potwierdzenie, że tak, wszystko powinno działać, no ja na pewno mikrofon mam włączony, no jeżeli większość ma, to znaczy, że chyba powinno być ok. Jeżeli pan nie ma, no to ewentualnie proszę spojrzeć, czy to, jeżeli chodzi o dźwięki systemowe, czy głośniki, słuchawki ewentualnie, czy są dobrze podpięte. Być może karta w przeglądarce lub cała przeglądarka jest w jakimś stopniu wyciszona, to też proszę sprawdzić. Ok, już pan Jerzy potwierdza, że jest w porządku, dlatego też możemy przejść do pierwszej gwiazdy. Pierwszą gwiazdą będzie mBank, będzie to spółka notowana w gronie komponentów MWIG 40. mBank odnotował w poprzednim miesiącu bardzo dynamiczny wzrost 28% na plusie. No i tutaj zaczynaliśmy miesiąc w okolicach no plus minus 230-235 zł za jedną akcję, natomiast w samej końcówce miesiąca mBank wspiął się do poziomu 300 zł, równo 300 zł to był poziom zamknięcia piątkowej sesji tuż przed weekendem, a dziś jeszcze udało się kolejne 0,8% zyskać i kurs zamknięcia tego miesiąca wyniósł 302 zł i 40 groszy. mBank na pewno nie jest oderwany od pozostałych banków, bo cały sektor bankowy notuje bardzo wysoką stopę wzrostu w ostatnim czasie, wróciliśmy już do poziomu z początku 2020 roku sprzed wybuchu pandemii, a przecież ta sytuacja banków no wcale jeszcze się nie ustabilizowała, stopy procentowe pozostają no na takim poziomie, powiedziałbym, no bliskim do minimalnego, bo już niektóre gdzieś tam nawet informacje mówiły, że te stopy może w przyszłości nawet będą ujemne, oczywiście zależy o jakiej stopie procentowej mówimy, to po pierwsze, a po drugie jeszcze do takiego zdarzenia przynajmniej w naszym kraju nie doszło, bo były takie kraje, w których taka sytuacja miała miejsce, to wszystko jakby no było regulowane na bieżąco,
bieżąco na ten moment sytuacja gospodarcza poniekąd się uspokoiła, więc wydaje się, że taki scenariusz na ten moment od nas się oddala. Natomiast my nie będziemy teraz patrzeć na to pod kątem tego, czy te stopy procentowe będą w dalszym ciągu obniżane, tylko kiedy zostaną podniesione. A pan Glapiński wspomniał, że do końca jego kadencji raczej taki stan rzeczy mieć miejsca nie będzie, a zatem jeszcze rok niskich stóp procentowych przed nami. Kredytobiorcy się cieszą, rata kredytu została obniżona. Banki teoretycznie powinny odnotowywać nieco słabsze wyniki finansowe, choć pierwszy kwartał pokazał całkiem dobre wyniki finansowe banków. No ale tutaj nie o wyniki finansowe chodzi. Tutaj cały czas, przynajmniej w przypadku banku, który obecnie analizujemy, wszystko będzie rozbijać się o decyzję, która miała zostać jakiś czas temu podjęta przez Izbę Cywilną Sądu Najwyższego, dotyczącą właśnie przede wszystkim tych banków, które są najmocniej obciążone frankami. Wiemy, że mBank jest na trzecim miejscu w Polsce, jeżeli chodzi właśnie o to obciążenie frankami, natomiast ta decyzja została odroczona, czekamy na kolejny, nowy termin, bo została ta decyzja odroczona bez terminu, natomiast zobaczymy, czekamy. Do tego posiedzenia wydaje się, że tutaj nic istotnego się nie wydarzy. Scenariusze są oczywiście dwa. Na giełdzie realizowany jest ten scenariusz pozytywny, który nie uderzałby w żadnym świetle, w żadnym stopniu negatywnie właśnie w te banki obciążone frankami. No i stąd też ten dynamiczny wzrost obserwujemy. Natomiast gdyby ta decyzja niekoniecznie okazała się pozytywna, no to myślę, że tak szybko jak te wzrosty obserwowaliśmy w ostatnim czasie, tak szybko mogą zbliżyć się spadki. Jeżeli chodzi o mBank, trzeba na pewno powiedzieć o fakcie sprzed dosłownie kilku dni, sprzed weekendu, kiedy to Komisja Nadzoru Finansowego poinformowała o tym, że nałożyła karę na mBank. Chodzi o kary pieniężne o łącznej wartości 4,3 miliona złotych. No i tutaj pewnie zadacie Państwo pytanie, co było przyczyną. Chodziło o nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusze, których mBank był bankiem depozytariuszem. Tak wynika z komunikatu KNF. No zobaczymy, czy mBank będzie się odwoływał, ale wydaje mi się, że nawet jeżeli tak, no to ta decyzja KNF raczej wydaje się, że jest już chyba nieodwołalna, no i te kary pieniężne trzeba będzie zapłacić. Wspomniałem, że są to dwie kary finansowe. Pierwsza z nich to 50 tysięcy złotych za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez fundusz w związku z wyceną akcji jednej spółki. 50 tysięcy, jak wspomniałem, i 4 250 tysięcy, kolejna kara pieniężna za nienależyte sprawowanie stałej kontroli czynności faktycznych i prawnych dokonywanych przez sekurytyzacyjne. Właśnie zawsze mam problem z mówieniem tego słowa. Fundusze inwestycyjne zamknięte w związku z wyceną pakietów wierzytelności. Więc ta druga kara zdecydowanie bardziej dotkliwa, no ale też biorąc pod uwagę te wyniki finansowe choćby za pierwszy kwartał mBanku, no to ten udział gdzieś nieco ponad 4 milionów złotych nie jest zbyt wysoki, no i wydaje mi się, że zresztą to potwierdziła sytuacja na walorach, zupełnie nie został negatywnie odebrany przez inwestorów. W dalszym ciągu ten popyt na banki jest bardzo mocny, ale tutaj ja zwróciłbym jednak uwagę, do tego pewnie przejdziemy jeszcze na koniec, że sytuacja na bankach jest już bardzo mocno, nawet nie tyle rozgrzana, co użyłbym już słowa przegrzana, i wydaje się, że miesiąc kolejny, jakim jest czerwiec, może jeszcze na początku przyniesie próbę umocnienia na bankach, ale ja osobiście spodziewam się korekty spadkowej. Zasięg spadków na indeksie WIG Banki wspólnie dziś w programie szacowaliśmy w okolicach kilkunastu procent, no i kilkanaście procent w praktyce, no będzie to pewnie trzymane gdzieś tam przez PKO BP, przez PKO, te banki z większym udziałem, a takie banki jak choćby właśnie mBank czy Bank Millennium mogą stracić zdecydowanie więcej, natomiast no też pamiętajmy o tym zdecydowanie bardziej dynamicznym wzroście. Przechodzimy do kolejnej spółki. Oczywiście, jeżeli chodzi o wykresy poszczególnych spółek, które analizujemy, będą omawiane później, kiedy to przejdziemy. Włączę już, przejdę z prezentacji do przechwytywania ekranu i wtedy na spokojnie sobie spojrzymy sobie na wykresy spółek omawianych, a także spółek, które będziecie chcieć Państwo w programie omówić. Dobrze, jeżeli chodzi o właśnie tutaj Hodor pisze o tym, że coś słabo jeszcze Santander, a ma do czego
wracać. Z jednej strony słabo, ale z drugiej strony końcówka maja pokazała naprawdę bardzo dobrą postawę banku Santander i wydaje mi się, że San.pl, bo tak w skrócie możemy o tym banku powiedzieć, z WIG-u 20 on może zachowywać się najmocniej w zestawieniu z tymi głównymi bankami, może wypadać nawet w przypadku tej korekty, no to oczywiście przy założeniu, że ona będzie, bo jakby tutaj nigdy nie mamy takiej pewności, ale uważam, że Bank Santander może być jednym z tych, które Bank Santander, może BOŚ, mogą być tymi bankami, które mogą radzić sobie nieco lepiej i nawet jeżeli jakaś korekta nastąpi, to myślę, że ona nie będzie aż tak bardzo dotkliwa, jak w przypadku tych banków, które najmocniej podrożały, w których gronie niewątpliwie jest wspomniany przed momentem mBank. Kolejna spółka to Computronic, 32,39% w miesiącu maju, więc walory zwiększyły swoją wartość mniej więcej o 1/3, no ale można powiedzieć, że lwia część tego wzrostu miała miejsce już w pierwszej połowie miesiąca, kiedy to Computronic publikował informacje i tutaj myślę, że kluczowy był komunikat dotyczący zmiany szacunków wyników finansowych za trzeci kwartał roku obrachunkowego 2020-2021. Z czego to wynika? No, przede wszystkim zmieniły się kluczowe pozycje w tych właśnie szacunkowych wynikach. Ja tylko powiem, że o jaki okres tutaj nam chodzi, bo rok obrachunkowy 2020-2021 to może być nie do końca zrozumiałe. Zresztą no, podobnych pojęć mogą używać różne spółki, a ten rok obrachunkowy może być w różnych gdzieś tam ramach czasowych. Chodzi o okres od 1 kwietnia 2020 do 31 marca 2021, a zatem zawiera już ten pierwszy kwartał 2021 roku. No i jeżeli chodzi o tę właśnie korektę, spółka szacuje, że osiągnęła właśnie w tym roku obrachunkowym jednostkowo następujące wybrane pozycje właśnie z rachunku zysków i strat. No i tutaj przychody ze sprzedaży są na poziomie mniej więcej 1,4 miliarda złotych wobec 1,5 odnotowanych przed rokiem. No i tutaj mamy spadek o 6%. Natomiast jeżeli chodzi już o pozostałe gdzieś tam te pozycje, no to one zostały na powiedzmy podobnym poziomie. Natomiast jeżeli chodzi o już opublikowane te ostateczne wyniki finansowe, przychody ze sprzedaży spadły koniec końców o dokładnie 10,6%, tak to pokazały już dane oficjalne opublikowane przez spółkę Computronic dokładnie 26 maja. Zysk ze sprzedaży towarów usług wyniósł blisko 194 miliony złotych, zysk na działalności operacyjnej, wynik dodatni w kwocie 33,6 miliona złotych, tutaj bardzo wysoka wartość tego parametru. No i przede wszystkim właśnie te pozycje związane z zyskiem, bo tutaj możemy właśnie wyróżniać zysk ze sprzedaży, zysk na działalności operacyjnej, sam zysk operacyjny, zysk przed opodatkowaniem, choć tutaj akurat no, ta pozycja nie jest aż tak istotna, no były na dobrym poziomie i to też przyczyniło się do lepszej postawy na walorach spółki Computronic, która tak jak wspomniałem, podrożała ponad 32% w ubiegłym miesiącu. No i tutaj pojawia się pewnie pytanie, czy to wszystko, na co stać walory spółki. Na ten moment wydaje się, że najbardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie próba domykania tych luk wzrostowych, które miały miejsce w tygodniu między 6 a 12 dniem maja, kiedy to no, obserwowaliśmy wzrost z okolic mniej więcej 3,50 do 5,30, więc był to zdecydowanie wyższy poziom, bo przypomnę tylko, że kończyliśmy dzisiejszą ostatnią sesję w tym miesiącu na poziomie 4,68, a zatem skala spadku od szczytu to już jakieś kilkanaście procent i myślę, że te luki, może tak powiem, wzrostowe będą jeszcze domykane i spodziewam się, że no, kolejne dni, pierwsze dni czerwca mogą przynieść kontynuację tej właśnie korekty i walory będą zmierzać w kierunku 4 złotych. Tak moim zdaniem może to wyglądać na walorach spółki. Kolejna spółka to Kruk, jeżeli chodzi o spółkę, no przede wszystkim spółka informowała o zdecydowanie wyższych inwestycjach, które w 2021 roku, no komunikat już po 5 miesiącach od rozpoczęcia roku, ale zdaniem spółki mogą one wynieść no, 1 miliard złotych, więc jest to poziom oczywiście bardzo wysoki. Trzeba też powiedzieć o tym, że spółka opublikowała bardzo wysoki poziom zysku netto w pierwszym kwartale na poziomie 127,2 miliona złotych, ale jeżeli byśmy mieli to zestawić z
no, z analogicznymi danymi sprzed roku, no to obserwujemy tutaj bardzo dynamiczny wzrost, bo przed rokiem zysk, przed rokiem nawet nie zysk, przed rokiem spółka miała stratę netto na poziomie 62 milionów złotych, zatem z minus 62 na plus 127, ale te wyniki z jednej strony mogłyby mieć spory wpływ na walory, ale pamiętajmy o szacunkach, które były w zasadzie właśnie na tym poziomie, w okolicach wahały się pomiędzy 125 a 130 milionów złotych, dlatego też no, wydaje się, że jeżeli ktoś śledziłby gdzieś tam te doniesienia analityków wydających czy to prognozy dotyczące kursu, czy to prognozy dotyczące przyszłych wyników, no to te wyniki zupełnie dla niego nie powinny być zaskoczeniem. No ale też trzeba powiedzieć, jak dobrze poradziła sobie spółka w pierwszym kwartale z punktu widzenia przychodów ze sprzedaży, no bo one wzrosły o plus minus 100%. Przychody ogółem wzrosły o 91%, a przychody z portfeli nabytych o 119%, aż więc tutaj również obserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost, no i stąd też mamy poniekąd wyjaśnienie właśnie tych dynamicznych wzrostów na walorach spółki. Pytanie, czy tak dynamiczne wzrosty z punktu widzenia w ujęciu procentowym będą możliwe do utrzymania. Wydaje się, że może to być bardzo problematyczne, ale uważam, że sukcesem dla spółki będzie utrzymanie tych kluczowych pozycji ze sprawozdania finansowego na podobnym poziomie właśnie, jeżeli mówimy tutaj o przychodach, o zysku, no i wyszczególnionych innych jeszcze pozycjach ze sprawozdania finansowego, no bo jeżeli tak by się rzeczywiście stało, no to uważam, że ta bieżąca wycena walorów spółki będzie nieco bardziej, można powiedzieć, potwierdzona, no bo pamiętajmy o tym bardzo dynamicznym wzroście, w zasadzie w ciągu kilkunastu sesji walory wzrosły z poziomu w okolicach 185-190 zł do blisko 260 zł na zamknięciu dzisiejszej sesji. No a pamiętajmy, że jeszcze w analogicznym okresie przed rokiem za jedną akcję spółki płaciliśmy 100 zł, zatem od tego czasu no, obserwujemy wzrost o 150%. W samym tylko maju 42,64%, więc bardzo dynamiczny wzrost. Ten wzrost nastąpił po 20 maja, w samej końcówce miesiąca. No więc ja uważam, że wydaje się, że jeszcze miejsce do kontynuacji jest, żadnych oznak korekty na wykresie nie widzimy na ten moment. Jedyne, co można powiedzieć, to fakt już no, bardzo wygórowanego poziomu wskaźnika RSI, który wskazuje w krótkim terminie na możliwą korektę. No, biorąc pod uwagę, że ten najbardziej dynamiczny wzrost nastąpił właśnie od okolic 200 zł, czyli te ostatnie 30% z 200 na 260, no to uważam, że ta korekta może mieć podobnej skali właśnie charakter i być może nawet będziemy mogli spodziewać się zejścia jeszcze w okolice 200 zł. Oczywiście to w żadnym stopniu nie zaburzy tego trendu wzrostowego, bo ten dynamiczny wzrost ostatnich dni był wybiciem z górnego ograniczenia kanału, tego właśnie wzrostowego, natomiast oczywiście do tego kanału walory myślę, że prędzej czy później wrócą, a ten trend wzrostowy powinien być utrzymywany. Działalność spółki rozwija się na ten moment całkiem dobrze. Pan Grzegorz tutaj, pan Hodor Grzegorz, piszą właśnie o spółce Kruk, o swoich zakupach, zakupy po 100 zł, sprzedaż po 240. No, przyznam szczerze, że mogę tylko pogratulować, bo utrzymanie do tak wysokiego poziomu to uważam, że nie lada wyżyn. Co prawda na Kruku nie było aż tak trudno z tego względu, że no inaczej jest trzymać dużej pozycje na spółkach, gdzie mamy ruch spekulacyjny, gdzie ta zmienność jest bardzo duża. Obserwujemy kilkudziesięcioprocentowe zmiany w górę, w dół w zasadzie podczas każdej sesji, a jeżeli nie podczas każdej, to załóżmy w interwale tygodniowym. Tak Kruk, można powiedzieć, że w ciągu tego roku systematycznie powoli piął się do góry, tam w połowie roku mniej więcej mieliśmy taką korektę, może nie w połowie, a w końcówce trzeciego kwartału wtedy cała giełda nieznacznie spadła, ale już od początku listopada walory wróciły na właściwe tory i wtedy z tych stu kilkunastu złotych obserwowaliśmy no, bardzo dynamiczny wzrost do tego poziomu, który obecnie obserwujemy. Dokładnie tak jak pisze Hodor, takie inwestycje są najbezpieczniejsze, z tym, że analiza wsteczna zawsze skuteczna, jak to mówią już tak pół żartem, no nikt nie mógł się spodziewać, po pierwsze, że ten wzrost będzie miał taką skalę, ale no, gdzieś tam
mogliśmy na podstawie, powiedzmy, jakichś danych historycznych rzeczywiście w jakim stopniu no, zakładać, że jeżeli trend wzrostowy nastąpi, no a pewnie taki sobie, no wszystkie osoby, które zakupiły akcje spółki, założyły, no to, że on nie będzie właśnie jakiś ultradynamiczny, tylko będzie taki rozłożony w czasie, choć tak czy inaczej, proszę się oczywiście, też powiem pół żartem, nie przyzwyczaić do takich stóp zwrotu, no bo jednak umówmy się, ten 2020 był bardzo specyficzny, początek 2021 poniekąd też, jeżeli wszystko wróci do normy, no to uważam, że na spółkach z tak ugruntowaną pozycją rynkową, z tak dużą kapitalizacją, jaką jest Kruk, tak dynamicznych skoków na kursie obserwować raczej nie będziemy. Dobrze, przejdźmy do kolejnej spółki. Jeżeli chodzi o Kruk, jeszcze kończąc, no uważam, że jeszcze ostatniego słowa walory nie powiedziały, ale wydaje mi się, że zbliżamy się do końca i tak jak w trakcie miesiąca czerwca, myślę, że wyższy poziom zaobserwujemy na walorach, tak uważam, że na zakończenie przyszłego miesiąca, jeżeli ktoś będzie pamiętał i przypomni podczas tego webinaru za 30-31 dni, to myślę, że Kruk może być nieco tańszy. No tutaj uważam, że Koza pisze, czy może dojść do 300, uważam, że do 300 jak najbardziej i myślę, że jest nawet szansa na to, biorąc pod uwagę te dynamiczne wzrosty z ostatnich dni, że ten poziom 300 zł zostanie zahaczony w pierwszej połowie czerwca. Dobrze, przechodzimy dalej. Kolejna spółka oczywiście zdecydowanie mniejsza, chodzi o spółkę Drozapol. No, już jeden raz mieliśmy tę spółkę podczas naszego programu, podczas webinaru, natomiast no, widzimy, że walory nie hamują ten trend, ruch wzrostowy trwa, choć gdybyśmy tak spojrzeli rzeczywiście na drugą połowę maja, no to wcale aż tak optymistycznie to dla posiadaczy walory spółki nie wyglądało, ewentualnie dla osób, które dopiero w tej właśnie połowie, załóżmy maja, czy po 15 maja zakupili swoje akcje, bo wtedy kurs rzeczywiście wzrósł w okolice nawet 9 zł i 15 groszy, to szczyt 17 maja, wtedy ten szczyt został osiągnięty, no a dziś na zamknięciu mieliśmy już poziom 6,65, zatem od szczytu no obserwujemy już kilkudziesięcioprocentowy spadek, co niemniej nie zmienia postaci rzeczy, że ten bardzo dynamiczny wzrost ponad 65% w miesiącu maju obserwowaliśmy. Jeżeli chodzi o Drozapol, tak jak wspomniałem, te wzrosty to nie jest, można powiedzieć, jeden miesiąc, bo spoglądając na wykres, tutaj posiłkuję się na drugim monitorze wykresem, już można powiedzieć w końcówce marca jakieś pierwsze powoli, no ten ruch wzrostowy był powoli inicjowany, byliśmy w okolicach 2 zł za jedną akcję, no i biorąc pod uwagę ten szczyt z 17 maja, przepraszam, no to razy 4,5 mieliśmy na jednej akcji spółki Drozapol, natomiast ta końcówka maja no nie wyglądała dobrze, bardzo dynamiczna korekta i wydaje się, że ta korekta może być kontynuowana, to co najlepsze może być już za nami, jeżeli chodzi o spółkę Drozapol. Spółka pokazała w międzyczasie wyniki finansowe, w zasadzie z bardzo niewielką różnicą, bo w końcówce kwietnia, ale myślę, że mogę o tym też powiedzieć, spółka pokazała wyniki za 2020 rok i one wcale nie były jakieś bardzo rewelacyjne i wcale nie wyjaśniały tych dynamicznych wzrostów na walorach, bo przychody ze sprzedaży spadły o kilka procent, ze 123 milionów do 115 milionów złotych. Pojawił się co prawda zysk netto ze straty, w 2019 minus 4,4 miliona, w 2020 plus 3 miliony złotych, ale jednak wydaje mi się, że te wyniki nie były na tyle dobre, żeby wyjaśniać te właśnie dynamiczne wzrosty, ale to rok 2020, a spójrzmy na 2021, pierwszy kwartał, no bo tutaj już złapiemy końcówka pierwszego kwartału łapie ten okres marcowy wzrostów. No i jeżeli chodzi już o pierwszy kwartał, tutaj obserwujemy wzrost mniej więcej 10% na przychodach netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, no i zysk netto również zdecydowanie się poprawił, zestawiając go z całym 2020 rokiem, jesteśmy już na poziomie wyżej nad kreską, bo w całym 2020, jak wspominałem, mniej więcej 3 miliony na plusie, a w samym tylko pierwszym kwartale 2021 4,4 miliona na plusie. Przed rokiem, w pierwszym kwartale było to minus 470 tysięcy, więc pierwszy kwartał pokazał zdecydowanie bardzo dobre wyniki finansowe na spółkę
spółce, ale tak jak wspomniałem, te wyniki zdecydowanie nie wyjaśniają tych dynamicznych wzrostów, stąd też spodziewam się kontynuacji korekty. Myślę, że do poziomu bazowego tak szybko nie wrócimy, ale gdybym miał taki cel stawiać na średni, może nieco dłuższy termin, uważam, że w przyszłości zobaczymy jeszcze czwórkę z przodu, myślę, że 4 złote to taki poziom realny, do którego mogą walory w ciągu, myślę, kilku miesięcy, może nawet szybciej wrócić. To jeżeli chodzi o spółkę Drozapol, przejdźmy do kolejnej spółki, nie wiem, czy ktoś się spodziewał, czy nie, natomiast chodzi o spółkę Bovim, spółkę, która osiągnęła stopę wzrostu na poziomie 72,1% w miesiącu maju, więc bardzo dynamiczny wzrost na walorach spółki Bovim. No i spółka, co się wydarzyło w tym miesiącu? Przede wszystkim publikacja wyników za 2020 rok plus informacja z, tak można powiedzieć, ostatnich dni, informacja dotycząca wypłaty dywidendy na jedną akcję spółki. Jest to informacja, która pojawiła się dziś, w ciągu dzisiejszego dnia, 12 groszy na jedną akcję spółki. Przypomnę tylko, że obecny kurs giełdowy to okolice 8 zł, dokładnie 7,98 na zamknięciu dzisiejszej sesji, dlatego też wydaje się, że ten udział nie jest jakiś bardzo znaczący, bo jest to raptem nieco ponad 1%, ale oczywiście lepsza taka dywidenda niż żadna, jak ja to za każdym razem powtarzam. Natomiast jeżeli chodzi już o te wyniki finansowe, które spółka właśnie publikowała w miesiącu maju, cały ruch wzrostowy został zainicjowany już na samym początku miesiąca maja, kiedy to spółka pokazała wstępne dane o przychodach netto ze sprzedaży, a także właśnie pokazała wyniki finansowe za pierwszy kwartał. Mówimy cały czas o tych danych wstępnych, które później były jeszcze już opublikowane, te właściwe. No i jeżeli chodzi o przychody netto ze sprzedaży, te wyniosły 425 milionów, oczywiście złotych, co stanowi wzrost o 97 ponad milionów złotych w stosunku do pierwszego kwartału w 2020 roku, więc tutaj zdecydowany wzrost, 97, czyli jeżeli sobie odejmiemy tych 425, mamy 325, a zatem skala wzrostu to plus minus 30, może 30 kilka procent. Natomiast jeżeli chodzi o jednostkowy zysk operacyjny za pierwszy kwartał, według oczywiście cały czas danych szacunkowych, 46 milionów na plusie, wobec tutaj 6 raptem milionów przed rokiem, wzrost o 40 milionów, no i tutaj ta pozycja zdecydowanie może te wzrosty, które po tym komunikacie właśnie nastąpiły, wyjaśnić. Jakie wzrosty nastąpiły? Ano takie, że jeszcze 4 maja za jedną akcję płaciliśmy 4,88, a już 6 maja był to poziom 8,40, kilkadziesiąt procent w ciągu raptem tych właśnie kilkudziesięciu godzin, dosłownie w ciągu jednej sesji wzrosły walory spółki, no i ten poziom został już później, można powiedzieć, do końca miesiąca utrzymywany. Byliśmy jeszcze nieco wyżej, bo taki szczyt, to co prawda szczyt został osiągnięty właśnie podczas tej sesji 6 maja, 9,38 wtedy, ale jeszcze w połowie miesiąca za jedną akcję płaciliśmy 8,74, więc jeszcze właśnie nieco wyżej niż na zamknięciu tej sesji 6 maja, ale ostatnie sesje to już taka płaska korekta. Wydaje się, że to paliwo do wzrostów się skończyło, choć być może ta dzisiejsza sesja może nie tyle będzie przełomowa, bo ja tutaj już jakiegoś dynamicznego wzrostu raczej bym się nie spodziewał, ale informacja o dywidendzie z zysku za 2020 rok może być taką informacją, która może nie tyle będzie skutkować dalszym wzrostem na notowaniach spółki Bovim, ale może być taką informacją, która potencjalnie w krótkim terminie zatrzyma spadki i ta korekta, którą niewątpliwie obserwujemy, będzie mieć właśnie taki płaski przebieg. Czy dojdzie do kolejnego wybicia po korekcie? Biorąc pod uwagę statystykę, to często właśnie po dynamicznym wzroście, po którym następuje korekta w formie konsolidacji, w formie ruchu bocznego, to właśnie kolejne wybicie górą jest bardziej prawdopodobnym scenariuszem. Oczywiście cały czas mówię statystycznie, bo nie można na to patrzeć też w odniesieniu do wszystkich spółek, ale ja osobiście uważam, że jest na to szansa, biorąc pod uwagę przebieg w zasadzie 3/4, jeżeli mogę tak powiedzieć, miesiąca maja, uważam, że jak najbardziej są szanse jeszcze na utrzymanie powrotu w okolicach 8 zł, poziomu w okolicach 8 zł i dalszego wzrostu. Oczywiście ta luka pozostaje do domknięcia. Tutaj też Michał Koza, piszecie Państwo o tej właśnie luce wzrostowej, aż się prosi, żeby była domknięta. Nie wiem, szczerze mówiąc, jaki odsetek, może gdzieś kiedyś poszukam takiego badania, bo na pewno ktoś to sprawdzał, jaki procent luki
jest na giełdzie domykany, ale myślę, że jest to bardzo wysoki procent, bardzo wysoki odsetek. Czy to stanie się już teraz, tego nie wiem. Wydaje mi się, że ten ruch może być jeszcze kontynuowany, ruch wzrostowy, no a ta korekta właściwa, która będzie wiązać się z domknięciem może nie całej, ale większej na przykład części tej właśnie luki wzrostowej, może nastąpić dopiero nieco później. Czy to będzie czerwiec? Ciężko powiedzieć. Ja tutaj no raczej nie chcę typować ruchów na spółce Bowim, bo po prostu no uważam, że no 50 na 50 nie mam tutaj pewności, a jeżeli nie mam pewności, to nie decyduję się też na opinię, nie decyduję się na inwestycje. Paul tutaj pisze, z tego co kojarzę, 70% luk się domyka. No ja szczerze mówiąc myślałem, że to jest nawet nieco większy odsetek, ale no tutaj też myślę, że musielibyśmy to w jakimś stopniu rozgraniczyć, bo podejrzewam osobiście, że jeżeli mówimy o spółkach z większą kapitalizacją, gdzie te luki najczęściej już są poparte jakimś naprawdę istotnym, kluczowym komunikatem, jakąś informacją dotyczącą czy to działalności, czy wyników, czy jeszcze innej rzeczy, no to wtedy myślę, że te luki aż tak często chyba nie są domykane. Ale jeżeli rozmawiamy już o jakichś spółkach takich czysto spekulacyjnych, gdzie właśnie luki wynikają z właśnie z tych ruchów spekulacji, jak na pewnej spółce, do której zaraz dojdziemy, no to wtedy te luki jak najbardziej myślę, że mogą być domykane nieco częściej. No tak jak właśnie tutaj pan Michał pisze o jakiejś jednej ze spółce, którą opisywałem, że domykała lukę po 2 latach. Dokładnie tak, to wcale nie jest powiedziane, że te luki muszą być domykane po tygodniu, po miesiącu. Czasem to jest bardzo długi okres, ale zawsze należy mieć je na uwadze. Dlatego też jeżeli wyznaczymy jakieś kluczowe poziomy w naszych programach giełdowych, bo to też bardzo istotne, my skupiamy się raczej na krótkim, średnim terminie. My, owszem, zdarzają się takie spółki, które analizujemy w ujęciu kilku lat, na przykład załóżmy, ale najczęściej jest to horyzont nie większy niż 12 miesięcy, więc czasem nawet niektórych luk no po prostu nie dostrzegamy, ale już gdybyśmy chcieli zrobić zdecydowanie bardziej taką no, tą analizę naszą techniczną dokładną i skupić się bardzo dokładnie na jakimś podmiocie, na jakiejś spółce, no to wtedy takie rzeczy trzeba jak najbardziej przeanalizować. No i dobrze, przechodzimy teraz do lidera wzrostu z parkietu głównego GPW CC Energy. Spółka, która jest pewnego rodzaju fenomenem, Clean Carbon Energy, spółka, która podczas dzisiejszej sesji pozostawała w zawieszeniu na górnych widełkach z ponad 30% potencjalnym wzrostem, który nie został zrealizowany, bo walory nie zostały dopuszczone do obrotu. Przyznam szczerze, że próbowałem doszukać się dosłownie wszędzie jakiejś informacji, nawet dzwoniłem do kilku znajomych inwestorów jeszcze przed programem, kiedy już no, w zasadzie to, że CC Energy będzie w dzisiejszym webinarze, myślę, że każdy już wcześniej wiedział. Natomiast próbowałem doszukać się jakiejś informacji, z czego te wzrosty wynikają, no i nikt nie był w stanie mi na te pytania odpowiedzieć. Jedyne takie myślę istotne wyjaśnienie to był fakt tego, że no, trzeba pamiętać o tym, że w obrocie tych akcji zbyt wielu nie ma, a ilość tych akcji w obrocie no już wkrótce się jeszcze zmniejszy, bo wiemy, że no, spółka informowała o zakończeniu procedury scalenia akcji. Z 5 akcji powstanie 1 akcja, to były poziomy dokładnie 40 groszy i 2 złote. Czyli jeżeli ktoś z Państwa miał no, w uproszczeniu 5 akcji po 40 groszy, po już oficjalnym zatwierdzeniu na jego rachunku pojawi się 1 akcja, której jakby wartość to będzie 2 zł. Oczywiście mogą się pojawić też pewnego rodzaju różnice, bo ktoś może nie posiadać równej ilości, załóżmy będzie miał końcówkę 4, 3, 2 na przykład załóżmy, więc pozostają jakieś tam akcje i one wtedy mają zostać jeszcze pokryte dokładnie, jeżeli chodzi o tę spółkę, przez akcję Ferrari Stacy Paszyńskiej, tak dokładnie się nazywa akcjonariusz sponsorująca. Ja próbam doszukać, jest to jeden z udziałowców właśnie spółki, ale oczywiście tutaj nie będzie chodzić o jakąś dużą kwotę, bo to no, może być to maksymalnie 4 akcje na jednego akcjonariusza, 4 akcje po 40 groszy złote, 60 na jednego akcjonariusza, więc myślę, że to będzie kwota maksymalnie rzędu do kilkunastu tysięcy złotych. Jeżeli chodzi o notowania spółki, obserwowaliśmy bardzo dynamiczny wzrost z okolic, no kilku dosłownie groszy. Jeszcze na początku maja za jedną akcję spółki płaciliśmy dosłownie 7 groszy, tak dokładnie 7 groszy, natomiast no już
już de facto, jak te akcje zostały gdzieś tam wznowione 20 maja, mieliśmy poziom 40 groszy i od tego poziomu liczymy właśnie tę stopę wzrostu, którą mamy tutaj podaną 415% z 40 groszy do poziomu złoty 70, natomiast no ten wzrost byłby zdecydowanie jeszcze wyższy, gdyby dziś podczas sesji walory zostały, kurs na walorach został wznowiony. Natomiast no, co mogę powiedzieć w ramach jakiejś ciekawostki, uważam, że możemy sobie tutaj obserwować notowania tej spółki. Ktoś pyta, czy inwestować. Ja szczerze mówiąc, okej, obserwuję, ale no, nie zainwestowałbym w notowanie takiej spółki, dlatego że no, tutaj jest zbyt duże ryzyko. Bardzo ciężko wyłapać szczyt, no a jeżeli później gdzieś tam zostaniemy na peronie z naszymi akcjami, gdzie rozpocznie się najpewniej bardzo dynamiczna korekta spadkowa, no to nasze straty mogą być duże. Natomiast to, co mogę powiedzieć, wydaje mi się, że osoba, która chciałaby zainwestować jeszcze w akcję CC Energy, no musiałaby się wiązać ze stopą straty w okolicach 30-40%. Dlaczego? No jest to taki pułap, który no zazwyczaj w momencie, gdy dojdzie do takiego przesilenia, mógłbym tutaj podawać przykłady, jak choćby ciasteczka z Krakowa, jak choćby spółka Letus, spółki właśnie z parkietu New Connect, które w 2020 roku też no, na ich walorach obserwowaliśmy bardzo dynamiczne wzrosty, później właśnie te spadki, no można powiedzieć, że no, nie był to jakiś spadek po 3% tygodniowo, tylko właśnie były to takie luki po 20, po 30% sesji na sesję, więc no jeżeli już taki ruch gdzieś tam zostanie zainicjowany na CC Energy, no to raczej jest duże prawdopodobieństwo, myślę, że zdecydowanie większe niż 50%, że to nie będzie ruch jednosesyjny, tylko będzie kontynuowany, więc wtedy potencjalnie jeszcze ktoś mógłby spieniężyć swoją inwestycję, miał w swoim portfelu akcje, które mogły dać dużą stopę zwrotu, a założył sobie, że może stracić maksymalnie 30%. Więc no, pod takim kątem potencjalnie można byłoby się zastanowić nad zakupem, ale tak jak mówię, to jest na tyle ryzykowne, to jest na tyle spekulacyjne, więc no, wydaje mi się, że w przypadku panów lepiej byłoby za tę kwotę, którą chcielibyście zainwestować, zabrać swoją kobietę, małżonkę, czy znajomą na jakieś, nie wiem, czy na piwo, czy na wakacje, w zależności od kwoty, niż właśnie inwestować w spółki, gdzie ta spekulacja jest na tak wysokim poziomie, no bo ciężko znaleźć drugą taką spółkę w ostatnim czasie, która no, na której stopa zwrotu osiągnęłaby aż tak wysoki poziom. Niemniej jednak no, nie ma tutaj żadna spółka podejścia do CC Energy. CC Energy jest zdecydowaną, największą, najjaśniejszą gwiazdą miesiąca maja z parkietu głównego GPW z największym wzrostem na poziomie 415%. Jeżeli nic się nie wydarzy, to ten wzrost będzie większy, bo przynajmniej ten ruch, który można powiedzieć dziś nie został zrealizowany, ale będzie zrealizowany wkrótce. Dziś obserwowałem arkusz zleceń, ponad 90 tysięcy akcji było po każdej cenie do kupna, natomiast teoretyczny wolumen otwarcia dziś był na poziomie bodajże 120 lub 130 tysięcy akcji, teoretyczny kurs otwarcia na poziomie nieco powyżej 2 zł, a zatem już na samym starcie notowań byśmy mieli obroty w okolicach 300 mniej więcej tysięcy złotych, bardzo duże jak na tę spółkę, no ale oczywiście zobaczymy, jak to będzie wyglądać, być może już jutro te walory zostaną wznowione. Szczerze mówiąc, nie wiem, z czego wynikał fakt tego, że dziś walory nie zostały wznowione, no bo choćby lider wzrostu z dzisiejszej sesji, już tylko muszę sprawdzić, jaka to była spółka, właśnie Call Energy, drożała dziś 36% i 66%, więc był to wyższy wzrost niż ten, z którym potencjalnie mogły się otworzyć walory CC Energy, ale być może coś innego tam dzieje się w tle, nie znalazłem co prawda takiego komunikatu, ale być może Komisja Nadzoru Finansowego zainteresowała się tym, co dzieje się w krótkim terminie na walorach spółki, no i być może właśnie jakieś tam działania są podjęte ze względu na zawieszenie i załóżmy jutro pojawi się komunikat o tym, że walory są zawieszone, bo KNF czy GPW zażądało od CC Energy wyjaśnienia pewnych informacji. Choć z drugiej strony tutaj niekoniecznie taka sytuacja może mieć miejsce, dlatego że no, nie było to tak, że ruch miał miejsce po jakimś komunikacie, w którym na przykład były nieprawdziwe informacje, bo spółka OK informowała o wynikach finansowych, które zostały osiągnięte
w pierwszym kwartale 2021 roku. Może za chwilę pokażę Państwu, jak one się prezentują. Przychody netto ze sprzedaży. Pierwszy kwartał 2020 zero, pierwszy kwartał 2021 zero. Zysk strata netto. Pierwszy kwartał 2020 plus 46 tysięcy, pierwszy kwartał 2021 minus 28 tysięcy złotych. Swoją drogą na najbliższym walnym zgromadzeniu spółki właśnie CC Energy, które ma mieć miejsce 24 czerwca właśnie, ma zostać podjęta decyzja, skąd zostaną wzięte środki na pokrycie tej straty w kwocie właśnie 28 tysięcy złotych. Dobrze, jeżeli chodzi o CC Energy, myślę, że możemy to zostawić. Przejdźmy do tych kilku jeszcze spółek z parkietu New Connect. Jak zwykle myślałem, że wyrobimy się w pół godziny z gwiazdami, a tutaj mamy kilka spółek, a minęło 50 minut webinaru. Pierwsza z gwiazd z parkietu New Connect. Myślę, że jeżeli ktoś jest z nami tutaj w naszych programach giełdowych, powiedzmy w miarę na bieżąco, no to również miało okazję zainwestować w tę spółkę tuż po publikacji wyników finansowych. Ekopol Górnośląski Holding, spółka pokazała świetne wyniki, rekordowe wyniki finansowe, poinformowała o chęci, możliwości wejścia zarówno na rynek fotowoltaiki, odnawialnych źródeł energii, a także w sektor deweloperski. To wejście w zasadzie już się odbywa, spółka buduje osiedle domków jednorodzinnych, natomiast no te przychody, te zyski z tego właśnie osiedla jeszcze nie były uwzględnione w raporcie finansowym. No i jeżeli chodzi właśnie o Ekopol, miałem przyjemność porozmawiać też z prezesem spółki, panem Piecuchem, który no, z takim, można powiedzieć, powątpiewaniem wyrażał się o, komentował właśnie sytuację na Valorant ze względu na to, że jego zdaniem, może nie tyle jego zdaniem, co to potwierdzają liczby, kwoty, na rachunkach bankowych spółki jest większa kwota niż wynosi obecnie kapitalizacja giełdowa walorów spółki. Pamiętajmy o tym, że pewne informacje nie zostały jeszcze wliczone. Spółka dopiero mówi, że coś ma się pojawić o fotowoltaice, co prawda już w ostatnim czasie spółka poinformowała, ale o tej deweloperce, no znamy tylko informację, że coś się dzieje. Nie wiemy, jaka to będzie skala, wiemy o kilkunastu domach, ale nie wiemy, jaki to będzie poziom przychodu i czy na tych domach spółka zarobi. A jeżeli zarobi, to ile zarobi? Teoretycznie nie powinien być to zarobek całkiem niezły z punktu widzenia ujęciu procentowym, no bo jednak patrząc teraz na ceny nowych takich właśnie domków jednorodzinnych nieruchomości, no to ta przebitka jest dosyć spora i budując na większą skalę, nie mówię tutaj o jednym, dwóch domkach, tylko na przykład o kilkunastu, no ta marża właśnie na każdym pojedynczym jest do osiągnięcia całkiem spora. Jeżeli chodzi o Ekopol Górnośląski, wzrosty nastąpiły po publikacji wyników, tak jak się tego spodziewaliśmy. Zasięg, ja wtedy mówiłem, po wynikach mieliśmy 7, później zasięg mówiłem o 9 zł, ten zasięg został zrealizowany z nawiązką, bo kurs pokonał nawet na moment 10, zbliżył się do poziomu 11 zł. Z tych 11, no kurs już zanurkował, no bo spadł w okolice 8 zł. Dziś w okolicach 8, 10, 8, 12 podczas sesji taki właśnie poziom był dokładnie odnotowany. Natomiast uważam, że to jeszcze nie wszystko, co mogły powiedzieć walory Ekopol. Nie chciałbym powiedzieć, że jest to jedna ze spółek, które typuje na miesiąc czerwiec. Jeżeli by mnie ktoś pytał, jaką spółkę typuje na możliwy wzrost do końca roku, bez wątpienia powiedziałbym o Ekopolu. Natomiast czy ten właściwy ruch będzie miał miejsce już w miesiącu czerwcu, bo uważam, że potencjał do wzrostu w dalszym ciągu jest, tego nie wiem i nie zdziwiłbym się, gdyby ta korekta po bardzo dynamicznych wzrostach była jeszcze kontynuowana, kurs zbliżył się na przykład w rejony 7 zł i dopiero po domknięciu luk wzrostowych dopiero nastąpiłby ten właściwy ruch, kiedy to pokonalibyśmy poziom 10 zł już taką nawiązką za jedną akcję i ten kurs by się utrzymywał na poziomie nieco wyższym. Co ciekawe, Ekopol też chce przejść na parkiet główny giełdy papierów wartościowych. Oczywiście przejście na parkiet główny to większa ekspozycja dla potencjalnych inwestorów. Już niektóre fundusze mogą się zdecydować na posiadanie w swoim portfelu akcji Ekopol, no a akcje przecież nie spadną im z powietrza, nie dostaną ich, nie wiem, w formie pliku na maila, tylko trzeba będzie je kupić. Jeżeli trzeba będzie je kupić, to no, najpewniej będzie się to wiązać z no, obowiązkowym wzrostem na kursie. Jeżeli ktoś z Państwa sprawdziłby sobie arkusz zleceń, no to załóżmy dziś podczas sesji pomiędzy poziomem 8 a 9 zł były akcje, które można byłoby skupić wszystkie te akcje za pewnie kilkanaście, może kilkadziesiąt tysięcy złotych. A to jest kwota, no powiedziałbym, którą można przypisać dla pojedynczego inwestora indywidualnego, a gdzie tutaj mówimy o funduszach, które pewnie chciałyby sobie zrobić pozycję kilkuprocentową w całym akcjonariacie,
posiadacie spółki Ekopol, Górnośląski Holding. Dlatego też perspektywy jak najbardziej dobre. Myślę, że w średnim terminie, niekoniecznie w krótkim, ale w średnim terminie spółka może dać zarobić. Kolejna spółka to niedawny debiutant na parkiecie New Connect, to spółka Legimi, spółka, która debiutowała w kwietniu, dokładnie 14 kwietnia. Na debiucie obserwowaliśmy dynamiczny wzrost ponad 20%, natomiast później sytuacja na walorach nie była aż tak dobra. Kurs spadł wtedy z okolic 28 nawet do poniżej 24 zł, ale tylko na moment. Później szybko wróciliśmy w okolicy 25. Obserwowaliśmy kilkunastodniową, to lepsze określenie, konsolidację właśnie w okolicach 25-26 zł i bardzo dynamiczne wybicie, które miało miejsce właśnie w drugiej połowie maja przede wszystkim. Z czego to wybicie wynikało? Trzeba na pewno powiedzieć o tym, że nie byliśmy w międzyczasie informowani o tym, co tam się w akcjonariacie działo, natomiast 24 maja, czyli już kiedy byliśmy w zasadzie po tych najbardziej dynamicznych wzrostach, później jeszcze nieco akcje wzrosły, otrzymaliśmy informację o tym, że prezes Playway ma 8,5% akcji spółki Legimi, które dają 6,6% udziałów głosów na walnym zgromadzeniu. Jest to dosyć sporo. Pan Kostowski posiada 120 tysięcy akcji przy bieżącym kursie akcji w okolicach plus minus tych 34 zł, to jak łatwo pomnożyć, jest to suma przekraczająca kilka milionów złotych, dlatego też spory pakiet akcji, a skoro tak znana persona jak właśnie prezes Playway, pan Kostowski, który można powiedzieć nie z jednego pieca chleb jadł, jak to się mówi, jeżeli chodzi o scenę gamingową i pewnego rodzaju pojęcie, doświadczenie, bagaż doświadczeń, można powiedzieć, ma, wydaje się, że widzi perspektywy przed spółką i te perspektywy dostrzegli również pozostali inwestorzy, którzy też na pewno decydowali o tym bardzo dynamicznym wzroście na walorach spółki Legimi. Myślę, że Legimi nie powiedziało jeszcze ostatniego słowa. Myślę, że tutaj miesiąc czerwiec może przebiegać pod znakiem kontynuacji tych właśnie wzrostów. Myślę, że ich skala może być nawet porównywalna do tych, które widzieliśmy w miesiącu maju. I na koniec gwiazda najbardziej jasna z parkietu New Connect to Arena.pl. Z Areną miałem przyjemność rozmawiać podczas wywiadu na antenie Gombarik 24 TV. Świetna postawa w miesiącu maju, bardzo dynamiczny wzrost giełdowych walorów, ponad 97% akcje spółki w ostatnim miesiącu rosły z okolic złotówki 90 groszy do blisko 4 zł. Tutaj mówię o poziomie zamknięcia dzisiejszej sesji, ostatniej w maju, ale mieliśmy poziom nawet 4,16, zatem od szczytu już obserwujemy blisko 10% spadek na jednej akcji spółki Arena. Z czego te wzrosty wynikały? Spółka na pewno publikowała raport finansowy za pierwszy kwartał 2021 roku, natomiast tutaj z tego raportu ciężko cokolwiek interesującego dla nas wyczytać, bo choćby przychody ze sprzedaży w analogicznym okresie 2020 roku były na poziomie 7 tysięcy złotych, a w 2021 były na poziomie zerowym. Znacząco wzrosły koszty działalności operacyjnej z blisko 30 tysięcy złotych do 165 tysięcy złotych. No i jednocześnie, biorąc pod uwagę brak przychodów, te koszty przyczyniły się do straty na takim właśnie poziomie, jeżeli chodzi właśnie o działalność spółki. To oczywiście mówiłem o przychodach netto ze sprzedaży i zrównanymi z nimi w tym od jednostek powiązanych. Natomiast jeżeli chodzi już o te główne przychody ze sprzedaży, to tutaj spółka, można powiedzieć, że może nie zarobiła, co odnotowała przychody z wyniku aktualizacji wartości aktywów finansowych na poziomie 486 tysięcy złotych, to patrząc na sprawozdanie, i to ta właśnie kwota przeniosła się na bilans pierwszego kwartału bardzo dodatni, bo przed rokiem mieliśmy 353 tysiące pod kreską, a w tym roku 215 tysięcy złotych na plusie. Arena dodatkowo poinformowała w ostatnim miesiącu o tym, że otrzymała od podmiotu Brutto, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, taką umowę współpracy, na podstawie której Brutto za pośrednictwem swojego serwisu brutto.pl będzie udostępniało usługi finansowe dla sprzedawców zarejestrowanych na platformie arena.pl. Szczerze mówiąc, nie wiem, jaki zasięg sprzedażowy ma spółka z ograniczoną odpowiedzialnością brutto.pl,
nie wiem, czy większy niż Arena, czy mniejszy niż Arena, natomiast no, wydaje się, że przed e-commerce w dalszym ciągu dobry czas, nawet jeżeli te wyniki sprzedażowe nie będą się poprawiać, myślę, że jest szansa na utrzymanie ich na podobnym poziomie. Pewne nawyki zakupowe się zmieniły, do ich ponownej zmiany myślę, że w pełni raczej nie dojdzie, czyli myślę, że jednak większość rzeczy, które do niedawna kupowaliśmy stacjonarnie, jednak teraz już pozostaną to zakupy internetowe, biorąc też pod uwagę fakt tego, że no, jesteśmy po tym takim pierwszym kroku, który musieli przejść wszyscy, którzy wcześniej tych zakupów w internecie nie robili, a teraz jeżeli już jakiś pierwszy zakup zrobili, można powiedzieć, że jest to dla nich już, nie jest to dla nich taką czarną magią, jest to dla nich poniekąd wyjaśnione, no i też no, nie ukrywajmy, w 99% przypadków kupując przez internet możemy po pierwsze mieć większy wybór, po drugie możemy znaleźć swój produkt poszukiwany w lepszej cenie. Nie mówię tutaj oczywiście o jakichś zakupach, nie wiem, spożywczych, ale o zakupach już rzeczowych, których na arena.pl jest bardzo wiele. Warto też powiedzieć, że z arena.pl współpracują tylko firmy, nie ma tam sprzedawców indywidualnych, to też bardzo istotne pod kątem też konkurencji, pod kątem ceny. Zachęcam do odwiedzenia strony arena.pl i do zapoznania się z tym, jakie produkty tam można dostać. Zachęcam do zestawienia cen, zestawienia asortymentów w konkretnych grupach produktowych, choćby z bardzo popularnym serwisem Allegro. Jeżeli nie będzie widać zbyt dużej rozbieżności dla Państwa, no to myślę, że będzie to taki kolejny sygnał do tego, że perspektywy przed spółką są całkiem dobre. Dobrze, to jeżeli chodzi o spółkę Arena.pl, myślę, że tym akcentem możemy zakończyć po godzinie część prezentacyjną. Ja bardzo dziękuję za tę część, oczywiście tutaj cały czas jeszcze kontakt do mnie. Pokazuję już ten slajd, dlatego że już powoli będę wyłączał prezentację i powoli będę przechodził do przechwytywania mojego pulpitu, dlatego też zachęcam do zadawania pytań. 30 sekund przerwy na kilka łyków herbaty i za moment do Państwa wracam. No i witam wszystkich ponownie, proszę o potwierdzenie, czy dźwięk ponownie działa, włączyłem mikrofon, także powinno być w porządku. Kilka łyków płynów, oczywiście takich, powiedziałbym, dozwolonych, żeby troszeczkę naoliwić gardło po godzinie monologu i możemy przechodzić do kolejnej części. Proszę o chwilkę cierpliwości, ja już tutaj będę próbował włączyć udostępnianie mojego ekranu i przejdziemy do wybranych analiz. Proszę o potwierdzenie, czy widać mój pulpit. Tutaj TradingView WIG20, wykres jeszcze z dzisiejszego dnia powinien się włączyć i możemy powoli przejść do sekcji pytań i odpowiedzi. Ok, mam potwierdzenie, że jest wszystko w porządku, dlatego też ja sobie przewinę czat i rozpoczniemy może od początku. Tutaj rozmawialiśmy o kruku, a więc to już było. Tutaj rozmawialiśmy o CC Energy, więc ten temat już mamy poruszony. No zobaczmy zresztą, co wydarzyło się na CC Energy, bo przecież możemy teraz jeszcze tak naprawdę wrócić na moment do tych spółek, o których mówiliśmy podczas samego webinaru. No tutaj na wykresie jednorocznym w zasadzie wiele nie widać, ale jeżeli zobaczymy sobie wykres z ostatniego miesiąca, sesja po sesji luka wzrostowa, zaczynaliśmy właśnie z okolic wspomnianych 40 groszy za jedną akcję, no i mamy poziom złoty 70 na zamknięcie piątkowej sesji. Dziś mogło to być nawet 2 złote i kilkanaście groszy, gdyby te notowania zostały rzeczywiście wznowione. Co ciekawe, no może nie tyle co ciekawe, bo mogliśmy się tego spodziewać, obroty systematycznie się zwiększały, z tym, że nie chcę tutaj wykresu 30-minutowego, tylko weźmy sobie tutaj interwał jednodniowy. No i widzimy rzeczywiście, że te obroty rosły, no może poza piątkową sesją, kiedy te obroty były niemal o połowę mniejsze niż podczas sesji jeszcze właśnie czwartkowej, a mimo to obserwowaliśmy bardzo dynamiczny, blisko 26% wzrost. No ciężko szukać tutaj jakichkolwiek punktów na odniesienia, notowania spółki, można powiedzieć, były zupełnie gdzieś tam może nie wykluczone, ale no w zasadzie obroty były zupełnie zerowe. Ostatnio jakieś obroty pojawiały się w 2015 roku, więc przez 5-6 lat zupełnie nic na notowaniach spółki się w ostatnim czasie nie działo, no natomiast wcześniej, jeszcze przed 10 laty, w 2011
2011, później w 2012. Jakiś tam ruch na walorach spółki był, wtedy byliśmy zdecydowanie wyżej na wykresie, bo w 2011 za jedną akcję płacono nawet 6 zł, więc jest to poziom jeszcze zdecydowanie wyższy. Ktoś pewnie spyta, czy walory dojdą do tych 6 zł w krótkim terminie. No, zachęcam do zakupu szklanej kuli, wtedy może uda się taką odpowiedź uzyskać. Dobrze, przejdźmy do pytań. Ja tutaj jeszcze czytam na bieżąco czat. Okej, pierwsze pytanie, które mamy, pytanie, które zadaje Hodor. Chodzi o spółkę Movie Games. Jak najbardziej możemy spółkę wrzucić na wykres. Spółka w ostatnim czasie informowała o nawiązaniu współpracy z taką wybitną postacią w świecie gamingu, nie tyle naszego polskiego, ale również światowego, który brał udział w takich produkcjach, których sprzedaż to był poziom kilkudziesięciu milionów egzemplarzy. No i w ostatnim czasie obserwowaliśmy, mimo tego komunikatu, tylko jedno sesyjne dynamiczne wybicie, bo ten komunikat pojawił się tutaj podczas sesji 4 maja. Sam pamiętam, jak podczas otwarcia GPW wtedy wrzucałem Państwu taki film, który został nagrany przez tę osobę, która zamierza teraz współpracować z Movie Games jako jeden z członków Rady Nadzorczej spółki. Podczas tej sesji w krótkim terminie obserwowaliśmy dynamiczny wzrost, 20% kurs wrócił w okolice 100 zł za jedną akcję, ale koniec końców ten trend spadkowy był podtrzymywany. I najpierw poziom właśnie 85 nie zatrzymał spadków, później poziom 80, a koniec końców realnie spadki zostały zatrzymane dopiero w okolicach 70 zł, a nawet ten poziom został nieznacznie wyłamany, kurs spadał do 65 zł. W krótkim terminie wydaje się, że obserwujemy odwrócenie trendu, bo nie nazwałbym tego korektą z tego względu, że o korekcie mogliśmy mówić tutaj, podczas tej pierwszej fali wzrostów. To byłoby takie wybicie czysto korekcyjne, ale wydaje mi się, że skoro mamy ponowienie i ponownie testujemy 80 zł, myślę, że w krótkim terminie ten trend nam się tutaj powoli odwraca. No i wydaje się, że uważam, że w krótkim terminie jak najbardziej jest szansa do dobrnięcia do tych 85 zł, do najbliższego istotnego poziomu oporu i uważam, że to jest taki cel bazowy. Wtedy zastanowimy się, czy jest szansa na dalsze wzrosty. Cały czas obserwujemy notowania całego rynku gamingowego, indeksu WIG Games, przecież CD Projekt po wynikach finansowych, nie chcę już teraz ich komentować, chyba że będzie takie pytanie, to za moment gdzieś tam te wyniki postaram się tutaj wrzucić na ekran i wspólnie spróbujemy przeanalizować, sprawdzić, jak one mogą się przenieść na jutrzejszą postawę walorów spółki. Natomiast jeżeli chodzi o Movie Games, jak najbardziej to odbicie, którego się spodziewaliśmy, nastąpiło, jego skala jest już całkiem spora, no bo jednak odbijaliśmy z tych 65 mniej więcej, a zatem do dzisiejszego zamknięcia mamy plus 22%, no ale pamiętajmy też, że od szczytu doszło do sporej przeceny na walorach spółki. Tutaj Koza pisze o tym, jeszcze o spółce Arena.pl, o tym designie podobnym do Allegro. Ja szczerze mówiąc dosyć dokładnie, wnikliwie analizowałem tę stronę, dlatego że przygotowywałem się właśnie do wywiadu z panią prezes spółki Arena.pl, no i też chciałem się właśnie upewnić, jaki tam jest asortyment, jak to tam dokładnie wszystko wygląda i dużej różnicy nie było, natomiast przyznam szczerze, że gdzieś tam wcześniej, w momencie, gdy dopiero dowiedziałem się, że taki wywiad będę prowadził, zupełnie tej strony zakupowej nie znałem, no ale od tego czasu już gdzieś tam staram się, czy to na jakichś spotkaniach ze znajomymi, czy gdzieś tam, jeżeli pytam znajomych inwestorów, no to niektórzy o tym sklepie słyszeli, no ale też ciężko konkurować z Allegro pod kątem marketingowym, pod kątem dostępności, no bo jednak umówmy się, że Allegro jest takim pierwszym sklepem internetowym, który już tę pozycję na naszym rynku ma na tyle ugruntowaną, że nawet Amazon nie był mu w ostatnim czasie straszny, a Allegro odnotowuje coraz to lepsze wyniki finansowe, co nie zmienia oczywiście postaci rzeczy, że walory stosunkowo są całkiem drogie, patrząc na wybrane pozycje, wybrane wskaźniki, wybrane pozycje finansowe. Okej. Hodor pyta o WIG banki, o korektę. Co sądzę o banku handlowym, ponieważ chce wypłacić sporą dywidendę w miesiącu czerwcu. Jeżeli chce wypłacić dywidendę, to znaczy, że my już o tym wiemy, a jeżeli o tym wiemy, to najprawdopodobniej już jest w cenie walorów banku handlowego. Natomiast spójrzmy na wykres. No i tutaj przede wszystkim to, co rzuca się w oczy, to fakt tego, że do szczytu z 2020 roku zostało nam jeszcze sporo do odrobienia, dlatego że wtedy byliśmy w okolicach 60 zł, obecnie 47, ale 48 prawie, ale już po dynamicznych wzrostach, bo jeszcze w końcówce ubiegłego tygodnia mieliśmy poziom 43 zł. Zatem co prawda
wybicie jest, natomiast no, zbliżyliśmy się na pewno do bardzo istotnego poziomu oporu. No, tutaj możemy sobie to wręcz książkowo zaznaczyć. Właśnie ten poziom, na którym dziś zatrzymały się notowania spółki, okolice 48 zł. Czy ten poziom w krótkim terminie zatrzyma wzrosty na banku handlowym? Wydaje się, że jest to bardzo prawdopodobne, duża doza prawdopodobieństwa, że tak się wydarzy i że od tego 40, od poziomu 48 zł nastąpi w krótkim terminie odbicie. Natomiast uważam, że w dalszym ciągu bardzo prawdopodobny jest ruch kontynuacyjny, ruch, który będzie kontynuacją tego trendu wzrostowego i uważam, że tak jak większa część banków wróciła już do poziomu z 2020 roku, w stosunku mówię o szczycie z 2020 roku, tak również handlowy ma szansę się do tego poziomu jak najbardziej zbliżyć, może nie w pierwszej kolejności do 59, do 60 zł, ale tutaj myślę, że do tej konsolidacji jeszcze przed tym wybiciem z przełomu stycznia-lutego, czyli w okolice 52-20 jak najbardziej i powiem szczerze, wcale bym się nie zdziwił, gdyby jeszcze biorąc pod uwagę, wykorzystując ten mocny sentyment, ten mocny impuls, mocne zainteresowanie, duże zainteresowanie walorami spółki, gdyby jeszcze podczas tego właśnie ruchu wzrostowego kurs poszybował w okolice 52 zł i dopiero tam nastąpiła ta korekta, której zasięgiem nie będzie wtedy nawet te 48 zł oczywiście w pierwszej kolejności, natomiast myślę, że wtedy nawet może być to zasięg jeszcze nieco większy. I być może nawet domknięte zostaną te dwie luki wzrostowe z ostatnich sesji, a kurs zanurkuje w okolice 44 zł. No bo zobaczmy, bank handlowy 48 zł i można powiedzieć, jesteśmy na poziomie takim minimum z 2019, z przełomu 2019-20. A jeżeli weźmiemy sobie wykres WIG Banki, który w sumie dziś w programie pokazywałem, nie wiem dlaczego teraz akurat mi uciekł, może w ten sposób uda mi się wpisać, ale wiem, że zawsze był z tym, o jest, okej, mamy WIG Banki, no i tutaj jeżeli spojrzymy na WIG Banki, no to sytuacja wygląda zdecydowanie lepiej, bo poziom, na którym analogiczny poziom, na którym jest obecnie Santander, to było 6400, od tego poziomu już udało się nam zyskać wiele procent, no bo dokładnie jest to 8%, jak na indeks zrzeszający sektor bankowy jest to bardzo dużo, udało nam się ten, no można powiedzieć, ten dystans bardzo szybko pokonać między 6400 a 6900, no i wydaje się, że tutaj ta korekta jak najbardziej może mieć miejsce już wkrótce, też patrzmy na te wzrosty, one są zdecydowanie bardziej dynamiczne niż w przypadku banku Santander, stąd też uważam, że jeżeli ktoś z Państwa koniecznie chce na długi termin trzymać jakiś bank w swoim portfelu, no to bank handlowy może być taką bezpieczną przystanią. To na pewno, tak wydaje mi się, że tak to może wyglądać. Natomiast no, oczywiście zobaczymy, co w praktyce się może wydarzyć. Norman pisze o People Can Fly. Jeżeli chodzi o People Can Fly, tutaj jeżeli ktoś wnikliwie śledzi nasze programy, już pierwszą, można powiedzieć, udaną transakcję na walorach spółki można było w ostatnim czasie odnotować. Gdzieś tam taka moja prywatna grupa inwestorów, którzy też korzystają z jakichś takich moich porad, no, wyłapali ostatnio ten impuls wzrostowy, który właśnie nastąpił po tej właśnie konsolidacji tutaj w okolicach 57 zł, wzrost wolumenu, duże transakcje pakietowe tutaj się odbywały, kilkukrotny test dna, test tych 56 zł i 60 groszy, no i tutaj rzeczywiście udało się ten wzrost wyłapać. I teraz tak, gdyby nie ta strategia inwestycyjna, którą ja się posługuję, czyli w zasadzie łapanie jakichś takich krótkich ruchów, wiadomo, ograniczam w ten sposób swoje potencjalne stopy zwrotu, tych transakcji jest nieco więcej, ale jednak też minimalizuję ryzyko, no to dziś byłbym na zero albo z niewielką stratą. Natomiast udało mi się gdzieś tam też swoje pozycje nieco wyżej zamknąć, więc no uważam, że transakcja jak najbardziej była trafiona. Natomiast to, co widzimy na walorach spółki po publikacji wyników finansowych, to fakt tego, że wróciliśmy do poziomu bazowego, wróciliśmy do poziomu 56,50, który ponownie jest testowany. No i pytanie, czy możemy mówić tutaj o podwójnym dnie, czy po prostu to jeszcze nie było właściwe dno, ten poziom 56,50 i ja źle ten poziom odczytałem. Wydaje się, że ten poziom w krótkim terminie powinien zatrzymać spadki. Ciężko szukać w ogóle jakiegoś kolejnego poziomu zaczepienia, kolejnego poziomu wsparcia na wykresie, dlatego że jest to najniższy poziom w historii. Przecież tutaj podczas tych sesji na sesję w zasadzie walory odnotowywały najniższy poziom w swojej giełdowej historii, która przecież nie jest jakoś bardzo długa, no bo walory People Can Fly są notowane dopiero od końca 2020 roku.
roku, dlatego też no, wydaje się, że może to być lokalny dołek. Na ten moment wydaje się, że ponownie te spadki zostały zatrzymane, ale w dalszym ciągu, nie wiem czy Państwo obserwujecie, ale w dalszym ciągu dosyć spore obroty tutaj na tych właśnie niskich poziomach obserwujemy na walorach People Can Fly, co dodatkowo moim zdaniem zwiększa potencjał do tego, że może to być już ten poziom dna, ten poziom dołka. Natomiast pewnego rodzaju analogię chciałbym, żebyśmy tutaj wspólnie dostrzegli, może zaznaczę w ten sposób te obszary, jakby nie chodzi mi tutaj o konkretne stopy wzrostu, tylko chodzi mi o poszczególne obszary. Nie wiem dlaczego. Dobrze, już wiem dlaczego. Chcę zaznaczyć taki jeden fragment. Okej. Spójrzmy na ten fragment na wykresie. Widzimy tutaj zejście, nieznaczne podbicie i podwójne jakby dno, ale widzimy jak to się skończyło. I wydaje mi się, że podobną formację na wykresie widzimy obecnie, czyli właśnie zejście, konsolidacja w okolicach dna, to moglibyśmy przenieść tutaj, dwie próby wybicia, z czego jedna miała nieco większy zasięg, pierwsza, druga, tutaj na wykresie, i następnie bardzo szybkie zejście, wyłamanie poziomu bazowego i zejście do kolejnych niższych poziomów. Więc wydaje mi się, że jest możliwość na właśnie zejście do jeszcze nieco niższych poziomów i tak jak ostatnio mówiłem o tym wybiciu, tak teraz biorąc pod uwagę fakt, że koniec końców zostało ono zakończone niepowodzeniem, uważam, że w krótkim terminie poziom 56,50, na którym obecnie się znajdujemy, wcale niekoniecznie musi zatrzymać walory i myślę, że skala spadków może być jeszcze większa. To jeżeli chodzi o People Can Fly Group, Michał pisze o czerwonej torebce. Tutaj szczerze mówiąc, no już dawno nie spoglądałem na notowania. Muszę sobie tutaj tylko znaleźć jeszcze ticker. Proszę o chwilkę cierpliwości. Najlepiej, jeżeli byście mogli Państwo przy tych mniej znanych spółkach dopisywać również ticker, bo wtedy będzie mi łatwiej. Okej, czy ty? Dobrze, jeżeli chodzi o czerwoną torebkę, 60 groszy, natomiast no już możemy sobie tutaj nieco szerzej spojrzeć na wykres, no i tutaj wydaje się, że w krótkim terminie no, mamy taką konsolidację, kurs zatrzymał się, może weźmy sobie wykres 6-miesięczny, żeby tutaj, no, chociaż w dalszym ciągu te obroty sesyjne są bardzo, bardzo niewielkie, bardzo duże skoki obserwujemy, stąd też ten wykres jest taki dosyć trudny do analizy, ale cały czas obserwujemy konsolidację, która tak jakby miała być wyłamywana dołem w ostatnim czasie w okolicach 60 groszy, natomiast no, konsolidacja jest na pewno następstwem tutaj trendu wzrostowego, którego oczywiście no, niezbyt dobrze widać na wykresie, w każdym razie ten trend wzrostowy został zainicjowany w 2018 roku. Do no, listopada 2020 walory były w takim powolnym trendzie wzrostowym. Kurs zyskał 4,5-krotnie, bo z 20 do ponad 90 groszy. Obecnie korekta i zatrzymanie w okolicach 60 groszy. Uważam, że no, nie widzę tutaj jakiejś okazji. Szczerze mówiąc, też patrząc na sam wykres, uważam, że po tej konsolidacji bardziej prawdopodobnym scenariuszem będzie kontynuacja trendu spadkowego, powrót do kolejnych poziomów 50-40, może jeszcze nawet niżej, to jakaś chwilowa obrona tutaj, natomiast nie wiem, też nie znam sytuacji w spółce, jak to wygląda, natomiast no, wykres nie wygląda tutaj zbyt optymistycznie i ja szczerze mówiąc uważam, że najbardziej prawdopodobny scenariusz, może nie w krótkim terminie, ale najbardziej prawdopodobny to jednak wyłamanie tych 60 groszy i spadek do niższych poziomów na wykresie. To jeżeli chodzi o czerwoną torebkę. Natomiast tutaj pan Michał mówi o ciekawym momencie, no potencjalnie jakieś wybicie z tego wsparcia, ale myślę, że jednak większe prawdopodobieństwo jest wybicia dołem, biorąc pod uwagę ten trend, który był tam gdzieś w ostatnich latach rysowany, no i wydaje mi się, że ja raczej tutaj upatrywałbym inaczej. Jeżeli ja tutaj miałbym wchodzić na pozycję długą, czyli zarabiać na wzroście, myślę, że tutaj poczekałbym, niekoniecznie już tutaj bym się decydował na zakup, poczekałbym bez problemu na wybicie okolic powiedzmy 75, może 80 groszy, no i dopiero tutaj widząc, że rzeczywiście ta druga fala wzrostów jest zainicjowana, a często jest tak, że druga fala wzrostów ma większy zasięg od tej pierwszej, czyli ten lokalny szczyt jest pokonywany 92 grosze, no to w dalszym ciągu wejście w okolicach 75-80 groszy może wiązać się ze stopą zwrotu nawet kilkudziesięcioprocentową, więc jeżeli już tak, to bardziej w ten sposób, natomiast na ten moment uważam, że wejście jest ryzykowne, a dodatkowo no nie widzę tutaj liczbowo, ale myślę, że te obroty na walorach spółki są bardzo
bardzo groszowe, ciężko też wejść w walory, żeby jakoś znacząco tym kursem nie ruszać i myślę, że też jeżeli ktoś z Państwa chciałby zaangażować większy kapitał, to może być później problem z wyjściem z inwestycji przy no niezbyt też dużym spadku na kursie giełdowych walorów, więc no inwestycja uważam, że dosyć ryzykowna. Paul pisze o OZE Capital. Ok, więc już OZE Capital wrzucamy na wykres. Kolejna spółka z parkietu New Connect, która jest notowana stosunkowo od niedawna, bo debiut miał miejsce dokładnie na początku stycznia 2021 roku. Kiepska postawa po debiucie, w zasadzie tylko podczas no dosłownie dwóch sesji po debiucie kurs nieznacznie się umacniał, wzrósł w okolice 4 zł. Później jeszcze ten poziom był dwukrotnie, można tak powiedzieć, testowany, ale jednak trend spadkowy dominuje na walorach w ostatnim czasie. No, oczywiście no, patrząc na samą działalność, sytuacja nie wygląda w przyszłości, może niekoniecznie wyglądać źle, no bo możemy spojrzeć również choćby na Stilo Energy, które też debiutowało i też ta sytuacja na walorach nie jest zbyt optymistyczna w ostatnim czasie, no ale wydaje się, że bo do tego też chciałem zmierzać, bo pewnie chcielibyście Państwo pytać, jakie spółki mogą zarobić w kolejnym miesiącu, no to tutaj nie chciałbym już typować, przynajmniej z parkietu New Connect, jakiejś jednej konkretnej spółki, ale chciałbym, abyście Państwo zwrócili uwagę na cały sektor odnawialnych źródeł energii, tych przede wszystkim skupionych na fotowoltaice, ale nie dla instytucji, nie dla korporacji, a dla inwestorów indywidualnych, dla gospodarstw domowych, dlatego że 1 lipca rozpoczyna się kolejny, trzecia wersja programu rządowego Mój Prąd 3.0, program dofinansowań dla osób, które chcą zdecydować się na instalację fotowoltaiczną w swoim domu. I dlatego uważam, że to będzie dobry czas dla tych spółek. Nawet jeżeli wyniki się znacząco nie zmienią, to uważam, że inwestorzy nieco mniej doświadczeni i szukający właśnie okazji mogą dostrzec te spółki i dlatego ja szukałbym tutaj, najpierw zbudowałbym sobie koszyk wszystkich spółek, które spełniają te kryteria bazowe, czyli które będą korzystać na programie Mój Prąd, które mają klientów, którzy będą na tym programie korzystać. I po budowie takiego portfela wyszukałbym właśnie jakichś zdrowych spółek, które niekoniecznie działają na kredytach, niekoniecznie są jakoś bardzo zadłużone, ich wyniki są albo bliskie zera, albo dodatnie, raczej nie szukałbym spółek, które odnotowują duże straty, no i te spółki wybrałbym jakieś takie, które nie są po jakichś dynamicznych wzrostach, choć teraz raczej żadna spółka po dynamicznych wzrostach z tego sektora nie będzie, bo sektor cały jest w ostatnim czasie w korekcie, no i takie spółki ewentualnie na miesiąc czerwiec wybierałbym do inwestycji. Uważam, że końcówka czerwca, przede wszystkim przed rozpoczęciem programu rządowego Mój Prąd 3.0 może być bardzo dobrym czasem dla tego typu spółek. Natomiast jeżeli chodzi o OZE Capital, wydaje się, że to lokalne dno w okolicach 2,15 zł zaliczone, podwójne dno w zasadzie mieliśmy tutaj na wykresie, pierwszy test 24 maja, później 27, więc w trakcie jednego tygodnia, no i na ten moment wydaje się, że walory mogą odbijać, ale żebyśmy mogli mówić już o jakimś ruchu takim bardziej właściwym, musimy pokonać poziom 2,50. Jeżeli ten poziom przy dobrym wolumenie uda się pokonać, myślę, że szansa do wzrostów jak najbardziej jest, a zasięg jest spory, bo będą to okolice 2,93 zł nawet w pierwszej kolejności, więc 20%, myślę, że jak najbardziej walory w krótkim terminie mogą wzrosnąć na wartości i dodatkowo też to, co istotne w ostatnim czasie na tych niskich poziomach, mimo niewielkiej zmienności na kursie, bardzo znacząco wzrosły obroty w porównaniu z tym, co działo się choćby tutaj podczas wcześniejszych sesji. Może weźmy sobie wykres jednodniowy, tak żeby to było lepiej widać. O, widzimy ten wzrost obrotów najpierw podczas tych dynamicznych spadków, ale te obroty nawet podczas tej konsolidacji w przedziale 2,25-2,50 utrzymują się na wysokim poziomie, co jest takim sygnałem, że rzeczywiście już tutaj jest spora szansa na dno. Tutaj ktoś by powiedział w okolicach 2,85 w końcówce kwietnia, że to już dno, no ale proszę spojrzeć na obroty. Obroty w zasadzie zerowe, nic tam wielkiego się nie działo, więc no, prawdopodobieństwo tego, że to jest już takie lokalne dno, no nie było aż tak duże, no i później co prawda ta formacja spotka nam się tutaj narysowała, ale bardzo szybko ona została zrealizowana i walory wróciły do spadków, a te spadki były jeszcze bardziej dynamiczne, najbardziej dynamiczne od początku giełdowych notowań spółki. Widzę, że mamy tutaj 40 komentarzy i godzina 20 webinaru, 40 nowych nieprzeczytanych, więc no już widzę, że może być mały problem, ja sobie tylko tak przewinę te komentarze. Okej, mamy
Mamy sporo spółek, tutaj widzę do analizy, ale okej, może po kolei, mam nadzieję, że uda mi się przynajmniej na jak najwięcej tych spółek odpowiedzieć. Umówmy się, że tak powiedzmy do 20:35-40 potrwa ten webinar, dlatego też no, myślę, że uda mi się przynajmniej większość tych spółek, o których Państwo piszecie, przeanalizować. Dobrze, idziemy dalej. Koza pyta na temat, pyta opinię moją dotyczącą spółki Wielton. Już wrzucamy na wykres. Wielton to jest dla mnie pewnego rodzaju giełdowy fenomen, dlatego że te wyniki co prawda jako tako się poprawiły w porównaniu z analogicznymi okresami w ostatnim czasie. Nie są na złym poziomie, ale no w żadnym stopniu nie umiem znaleźć odpowiedzi na pytanie, z czego wynikają te dynamiczne wzrosty, które trwają no w ostatnich dosłownie no kilku miesiącach, bo te wzrosty trwają tak naprawdę od początku listopada 2020 roku. Skala wzrostu to ponad 3 razy, z 3,30 na blisko 12 zł. Nie umiem sobie odpowiedzieć na to pytanie, bo wyniki finansowe to jedno, ale jednak no, nie widzę takiej jakby odpowiedzi, z czego te dynamiczne wzrosty wynikają. Jakby ja oczywiście tutaj widziałem szansę do wzrostu na walorach spółki Wielton, szczególnie tutaj po tej konsolidacji. No, jakby miałem tutaj duże prawdopodobieństwo tego, że nastąpi wybicie górą i kurs rzeczywiście zbliży się w okolice szczytu z lutego 2020, w okolice tych 8,50 zł. No i w zasadzie wręcz książkowo kurs się zachował, zbliżył się do tych 8 zł. Następnie no tutaj gdzieś tam rozpędziła się korekta i byłem przekonany, że to wszystko, jeżeli chodzi o skalę wzrostu. Natomiast wzrosty trwają dalej. Producent przyczep, nadczep radzi sobie całkiem dobrze, a przynajmniej jego giełdowe walory. No i wydaje się teraz, że jesteśmy po pewnego rodzaju dosyć dynamicznej korekcie. Kurs spadł jakieś 10% w ciągu ostatnich kilku dni, no ale aż ciężko mi sobie wyobrazić taki scenariusz, że ta właściwa korekta, zdecydowanie głębsza niż te, z którymi mieliśmy do czynienia, nastąpi przed dojściem do lokalnego szczytu z 2019 roku, z początku roku w okolicach 13 zł. Uważam, że ten poziom 13 zł jest tutaj bardzo prawdopodobny w tym trendzie. No a jest to na tyle istotny poziom oporu, że uważam, że tam może nastąpić nieco głębsza korekta i wyłamanie. Uważam, że te okolice 10,50 są ciekawymi do nabywania, ale myślę, że walory jeszcze w krótkim terminie w okolice 10 zł mogą spaść, może nawet 9,50, może zostanie nawet w krótkim terminie naruszony poziom 50-sesyjnej średniej kroczącej. No i być może będzie już za późno, ale uważam, że taki ciekawy scenariusz do rozegrania walorów spółki Wielton to byłoby przeczekanie do momentu, aż kurs zanurkuje nieznacznie poniżej 50-sesyjnej średniej kroczącej i jak tylko wróci powyżej tej linii, czyli no będziemy widzieć powoli, że ten poziom będzie broniony, czyli właśnie okolice 9,80, 9,90, z dużą dozą prawdopodobieństwa, jak to miało miejsce choćby tutaj podczas sesji w końcówce marca, będziemy mogli powiedzieć, że w krótkim terminie jest spora szansa na wzrost, a ich zasięg to oczywiście 11,60 w pierwszej kolejności, a później nawet 13 zł, więc będzie to, uważam, ciekawe miejsce do odnotowania kilkunastoprocentowego zarobku na walorach spółki Wielton. No i tutaj właśnie Koza pisze o tych oporach w okolicach 10 zł. Myślę, że jak najbardziej te okolice mogą być przetestowane. Nie wiem, czy zgadzacie się Państwo z moją opinią na temat tych walorów, no ale no wygląda to tak, jak wygląda. Okej, może spójrzmy na CD Projekt. To taka propozycja ode mnie, ale widzę, że też pojawiają się komentarze dotyczące CD Projektu, tylko tutaj chcę sobie jeszcze załadować informacje dotyczące wyniku. No i już widzę tutaj nagłówek, zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale dużo poniżej oczekiwań. Już sprawdzamy, jaki był poziom i jaki był poziom oczekiwań. Zysk netto CD Projektu w pierwszym kwartale wyniósł 32,5 miliona złotych. Zysk ten był o 64% niższy od oczekiwań analityków, którzy prognozowali wynik na poziomie 91 milionów złotych. Wrzućmy na początek może walory spółki. To taki pierwszy krok. Teraz weźmy sobie wykres świecowy. No i co mogę Państwu powiedzieć na temat CD Projektu? Mówiłem dziś podczas zamknięcia sesji o tym, że jest szansa na dobrą postawę na walorach w momencie, gdyby okazało się, że wyniki no, będą słabsze niż przed rokiem, załóżmy, choć to było raczej mało prawdopodobne, no bo teraz sprzedaje się Cyberpunk, więc jakby mieliśmy pewność, że wyniki będą lepsze, ale zakładaliśmy scenariusze, które mogą
można powiedzieć, być kontynuacją tego ruchu wzrostowego. Takie scenariusze, że wyniki będą na poziomie oczekiwań analityków lub powyżej poziomu oczekiwań analityków ekspertów. Natomiast w momencie, gdy zysk netto spółki jest o 64% poniżej obniżonych już oczekiwań analityków ekspertów, no to myślę, że jutrzejsza sesja może przynieść bardzo dynamiczny spadek. Wspominałem dziś podczas programu, jeżeli ktoś z Państwa uważnie słuchał, o tym, że obserwuję poziomy, te piki graczy, jeżeli chodzi o Cyberpunka, na tle choćby Wiedźmina i na tle tego, co wydarzyło się jeszcze kilka tygodni czy kilka miesięcy nawet temu. No i te piki graczy dla CD Projektu, Cyberpunka są na bardzo niskim poziomie. Zainteresowanie Cyberpunkiem na Twitchu choćby, nawet też zachęcam do analizy popularności danych gier na Twitchu pod kątem tego, ile osób ogląda streamy streamerów, no to tutaj również jest to taki poziom bardzo niski, no i to przeniosło się na tak kiepskie wyniki sprzedażowe. No umówmy się, no jeżeli analitycy oczekiwali 90 milionów po tych już bardzo, myślę, okrojonych też szacunkach sprzedażowych, gdyby nie te okrojone szacunki, to podejrzewam, że byłyby to oczekiwania na poziomie 150-170 milionów złotych zysku, a mamy 30, więc no myślę, że no nie chcę być tutaj złym prognostykiem, ale myślę, że jest szansa na to, że nawet zbliżymy się w okolice jutro podczas sesji tego lokalnego minimum w okolice 150 zł. Byłby to spadek kilkunastu, 12-13%. Myślę, że jest szansa na taki spadek. Nie wiem, czy poziom 150 zatrzyma te spadki. Uważam, że jest na to duża szansa, ale początek sesji to może być bardzo dynamiczny spadek. Osoby, te, które wręcz przeraziły się takimi wynikami finansowymi, będą najprawdopodobniej swoje pozycje, swoje akcje oddawać po każdej cenie, co dodatkowo ten spadek przyspieszy. Uważam, że jest możliwy taki scenariusz i to może być taki ciekawy scenariusz dla osób, które gdzieś tam będą szukać okazji inwestycyjnej, nawet w krótkim terminie, nawet podczas tej jednej jutrzejszej sesji. Jeżeli teoretyczny kurs otwarcia i później kurs otwarcia byłby na poziomie niezłym, a mam na myśli, mówiąc niezłym, mam na myśli tutaj spadek rzędu 5-7%, no to uważam, że bardzo prawdopodobna będzie kontynuacja i dalsze zejście. Ale gdyby się okazało, że kurs rozpocznie sesję na przykład w okolicach -15, -20%, czego też nie można wykluczyć, co już widzieliśmy na walorach spółki, warto zobaczyć tutaj na kilka tych czerwonych świec na wykresie, no to uważam, że jest spora szansa, że ta część luki spadkowej może być domykana i być może na przykład walory zejdą na otwarciu w okolice 150-145 zł, a następnie odbiją do 160 i będzie to okazja do 10% zarobku. Należy obserwować, zobaczymy, jak to jutro będzie wyglądać. Ciekawie jestem, jak Państwo typujecie CD Projekt na jutrzejszy dzień, jaki typujecie Państwo na jutro. Nie spytam może o poziom otwarcia, ale spytam o poziom minimum jutrzejszej sesji dla CD Projektu. Ja obstawiam poziom 145 zł. Zobaczymy, kto będzie najbliżej. Już tak mówię czysto humorystycznie. Pan Jerzy pisze 150, więc nieco wyżej ode mnie. Paul pisze 130. No 130, przyznam szczerze, że nie chce mi się wierzyć, żeby aż tak mocno walory ucierpiały. W krótkim, średnim terminie jak najbardziej jest szansa do zejścia do 130, ale nie wierzę, żeby podczas jutrzejszej sesji był to aż poziom 130 zł. No ale oczywiście zobaczymy. Natomiast dobrze, możemy przejść dalej. Umówmy się, że jeszcze na trzy spółki spojrzymy. Myślę, że na tym wtedy zakończymy. Ja tylko próbuję odnaleźć tutaj miejsce, gdzie skończyliśmy. Okej, możemy spojrzeć na grupę Kęty. Może przez E. Mamy Kęty na wykresie. Dziś lukę spadkową obserwowaliśmy podczas sesji. Kurs spadł do 50-sesyjnej średniej kroczącej. Tutaj było bardzo ciekawe miejsce do otwierania pozycji długich, kiedy kurs zatrzymał się właśnie w okolicach 590 zł. Proszę spojrzeć na wykres, niemal dokładnie na poziomie 50-sesyjnej średniej kroczącej. Tutaj kurs się zatrzymał i jak tylko wracał w okolice 600 zł, tutaj no, osoby, które gdzieś tam obserwowały, pewnie miały tutaj chrapkę na to, aby otwierać swoje pozycje długie na walorach spółki. Myślę, że tutaj, nie wiem jeszcze szczerze mówiąc, z czego ten spadek wynikał, może spróbuję sobie tutaj otworzyć komunikaty i zaraz sprawdzimy, czy był to taki impuls spadkowy tylko i wyłącznie chwilowy, czy też no jest to
Jest to jakiś spekulacyjny ruch. Na ten moment, szczerze mówiąc, nie widzę, z czego ten spadek wynikał. Czy to może była wypłata dywidendy 44,57, 640? Tak, to mogła być wypłata dywidendy. Jeżeli się mylę, to proszę o potwierdzenie. Natomiast to jest bardzo interesujące, bo kurs bardzo szybko wraca. Nieczęsto obserwujemy taką sytuację, że po odcięciu dywidendy kurs wraca, no bo de facto dywidenda, no to jest, można powiedzieć, odcięcie tej formy, tej kwoty konkretnej przeznaczonej na dywidendę z kapitału posiadanego przez spółkę. Dlatego też, no, tak jak tutaj cena ta godziwa za jeden walor została ustalona przez inwestorów, przez akcjonariuszy w okolicach 644 zł, tak teraz był to poziom w okolicach 600 zł po odcięciu tych 404 zł dywidendy na jedną akcję. Natomiast akcje wracają. Czy to będzie taki stały, pewny powrót? Szczerze mówiąc, nie wiem. No, na pewno trzeba pamiętać o tym dynamicznym trendzie wzrostowym, ale moim zdaniem to był taki ruch mocno spekulacyjny, też dla osób nieświadomych gdzieś tam ten spadek mógł wywrzeć po prostu jakiś taki wpływ, nagłą presję na to, że po odcięciu tej dywidendy, po spadku do poziomu najniższego od końcówki kwietnia, będzie to okazja właśnie inwestycyjna, tak tanio kupić akcje, ale de facto akcje są na tej samej cenie, bo przecież odcięcie dywidendy to poniekąd wypłata środków właśnie ze spółki. Ja uważam, że tutaj myślę, że kurs wróci w okolice 600 zł, myślę, że ta konsolidacja będzie przedłużona właśnie w tych okolicach. Czy będziemy obserwować wzrost na wykresie? Na ten moment ciężko powiedzieć, jesteśmy po bardzo dynamicznym wzroście. To, że dywidenda będzie wypłacona, została wypłacona, to już mamy wszystko w cenie, czekamy na kolejne informacje. Dziś oczywiście ustalone zostało prawo do dywidendy 44,57 zł. To widzieliśmy na wykresie, natomiast no, zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Myślę, że kurs powinien wrócić w okolice 600 zł i tam, no, spodziewałbym się konsolidacji w okolicach poziomu 50-sesyjnej średniej kroczącej na wykresie. Tak to wygląda z mojego punktu widzenia na grupę Kęty. Dobrze, idziemy dalej. Spójrzmy już na kolejną spółkę, CD Projekt. Tutaj widzę, że kolejne komentarze 147, 149, 140, 150. Typujecie Państwo swoje właśnie typy. Okej, okay, to może zakończymy tym, co pisze Hodor. Mianowicie standardowo dwie spółki na czerwiec, które uważam jako pewną, no, oczywiście od razu powiem, że nie ma czegoś takiego jak pewne inwestycje. I teraz tak, jeżeli chodzi o podsumowanie miesiąca maja, z WIG-u 20 typowałem CCC, mówiłem o zasięgu wzrostów 20%, zasięg wzrostów był nieco większy, bo poziom 120 zł został pokonany, ale koniec końców kończyliśmy maj właśnie w tych okolicach, więc można powiedzieć, że cel zrealizowany. Jeżeli chodzi o Columbusa, tam było nieco bardziej nerwowo, początek maja przyniósł spadki, ale koniec końców i tak osoby, które zdecydowały się na zakup po webinarze, mogły te plus minus 8-10% zarobić, trzymając akcję do dziś, a w trakcie miesiąca mógł być to nawet 20% zysk. Natomiast jeżeli chodzi o moje typy, myślałem nad tym przed programem, no i uważam, że z WIG-u 20 ciężko szukać spółek. Nie wiem, czy ja akurat skupiałbym się na tym indeksie, bo uważam, że może miesiąc czerwiec przynieść korekty, nawet 10% na WIG-u 20, o czym mówiłem Państwu też na początku tego programu, ale jeżeli miałbym szukać jakiejś perełki w gronie WIG-u 20, to byłaby spółka Dino Polska, no i tam mogę powiedzieć o zasięgu 10%. Uważam, że jest spora szansa na to, że w czerwcu walory dojdą z tych 280 kilku złotych w okolice historycznego szczytu, w okolice 300 kilku złotych, i uważam, że jest spora szansa na pokonanie tego właśnie historycznego szczytu, no i być może na kontynuację wzrostów. Do jakiego poziomu? Nie chcę tutaj już jakby zgadywać, natomiast uważam, że jest bardzo duża szansa na to, że Dino Polska do tych 300 kilku złotych w miesiącu czerwcu dojdzie, a zatem jest tutaj szansa na jakiś 7-8% zwrot. Natomiast jeżeli chodzi o parkiet New Connect, no tutaj na pewno w dalszym ciągu upatruję nadzieję w spółce Columbus Energy. Uważam, że to, co nie udało się w maju, to uda się w czerwcu. Uważam, że jest na to spora szansa. Powrót w okolice 50 to taki poziom bazowy, poziom minimum, który już raz był przetestowany, już jesteśmy w zasadzie po korekcie, walory wracają do wzrostów, więc no tutaj bezpiecznie powiem jeszcze raz o tym poziomie 50 zł. Myślę, że jak najbardziej jest to poziom ciekawy, interesujący. Z punktu widzenia tej spółki zachęcam do
szukania różnych innych opcji inwestycyjnych, jeżeli chodzi właśnie o sektor, cały sektor fotowoltaiki i o spółki, które w tym sektorze właśnie działają pod kątem programu Mój Prąd, bo myślę, że miesiąc czerwiec może być bardzo dobrym miesiącem właśnie dla tych właśnie spółek. No tutaj pojawia się jeszcze pytanie o spółkę spoza WIG-u 20. No myślę, że jest spora szansa na to, że już nawet nie patrząc na sam CD Projekt, ale ja tam osobiście spoglądam na jedną spółkę sektora, na spółkę CI Games, która pokonała w ostatnim czasie poziom 150 złotówki i 50 groszy, który kilkukrotnie był testowany, złoty 52, złoty 54, dziś bodajże okolice złoty 57. Myślę, że jest spora szansa na to, że dotkniemy w miesiącu czerwcu okolic złotówki i 80 groszy. Dobrze, myślę, że możemy powoli kończyć, godzina 40 mniej więcej za nami. Ja też chciałbym zostawić sobie jeszcze te 10% powiedzmy głosu na jutrzejszy dzień, jutro ciężki poranek, bo najpierw program, a później od razu czat inwestorski, więc sporo też mówienia przede mną. Bardzo Państwu dziękuję za dzisiejszy czat. W zasadzie biorąc pod uwagę liczbę widzów, którą mieliśmy na początku, liczbę widzów teraz, utrzymaliśmy poziom no praktycznie na szczycie, więc to też jest taka bardzo dobra informacja, bardzo dobry feedback dla mnie. Oczywiście zachęcam do informowania, czy coś możemy zmienić, coś możemy dodać do naszych webinarów. Myślę, że za miesiąc możemy się spotkać jak najbardziej jeszcze raz, jeżeli Państwo wyrazicie taką chęć. No i zachęcam do właśnie takich uwag, do komentowania, co było ok, co było do poprawy. Można to bez problemu pisać pod naszymi codziennymi nagraniami, naszymi materiałami. Najlepiej pod tymi materiałami już VOD na YouTube, wtedy te komentarze nie znikają i mam możliwość z nimi się zapoznać, przeczytać i później się do nich ustosunkować. Bardzo dziękuję za dziś, życzę wszystkim przyjemnego wieczoru, przyjemnej końcówki wieczoru, pewnie smacznej kolacji dla niektórych. Jeżeli chodzi o webinar, słyszymy się za miesiąc, a jeżeli chodzi o nasze standardowe programy giełdowe, już jutro o 8:45, czyli za kilkanaście godzin. Pozdrawiam, do usłyszenia wszystkim Państwu.